I Bogu, czyli pewnie jakości nie będzie z kolei. Zobaczmy, czy są jakości. O Boże, są jakości. Są jakości, muszę czaty odświeżać. Wszystko żyje jak należy. Aż dziwnie się człowiek czuje, jak jest tak wszystko dobrze, wszystko zgodnie z planem. Niewyobrażalne wręcz. Co właśnie tutaj mamy? Mamy 2 tygodnie na robienie rzeczy, z czego tylko 1 tydzień na naukę. A potem walki. Czyli efektywnie mogę zerknąć, czy nie ma certyfikatów do porobienia? Bo z tego co pamiętam, masterclassy było 30, więc raczej nie, to jeszcze nie wchodzi w rachubę. Ty nie, ty masz to co trzeba. Lizda jakby się bardzo uprzeć, to pewnie mógłbym rzucić na Warlocka, żeby sobie bitkę odbijać. Cześć Sebastianie. Dostaliśmy setefę jako jednostkę. Cześć Dim! Flame była, Hanemana chyba nie mieliśmy, Emanueli, Aloysego, Katerinsza, Miezyla. Jezu. Dużo ludzi! Cześć Ceru. Dużo ludzi przybyło do mojej ekipy. Cały kościół do mnie dołączył. Cały kościół jest po naszej stronie. Cześć, wszystkich zapraszałem. Szczerze mówiąc, to ja już się momentalnie gubię, bo jednocześnie z Nulegę sobie robię przejście na tym. Na Maddeningu. Z ścieżki tej alternatywnej. Jackson. Nie wiem, nie mam tego problemu z tym, że już 17. Łysy już nie jest łysy. Why? Czy te włosy napadły mnie dosłownie na tyle, że już nie widać, że jestem łysy? I mean, jeżeli tak, to dobrze, ale... Jestem na 99% pewien, że Cyrilo nie zapraszałem, więc podejrzewam, że po prostu każdy, kto jest związany z kościołem, w tej chwili nas dołącza. Skoro mogę używać tylko 10, I mean... Nie pamiętam, wydaje mi się, że są momenty, w których można używać więcej osób, ale głowy nie dam. No, generalnie gry z Quell są na promocji jako tako, bo z tego co widziałem, wszystkie finale, które są, też są jako tako na promocji, zarówno na PC-cie, jak i na Switchu, więc zastanawiam się, czy sobie nie sprawić tych części 8-10 na Switcha. Z tego co strzelam działają dobrze, więc nie ma po to, żeby tego nie robić. Dobra, tak jak wcześniej mówiłem, z tego, że nasz kalendarz wygląda jak wygląda, czyli mamy teraz tydzień, tak naprawdę... Tutaj sobie możemy pozwiedzać, tutaj będzie jeden dzień nauczania, tutaj możemy iść poekspić, potem nauki nie ma i od razu jest misja. Chciałem od wszystkich używać, chociażby wysłać na takie misje poboczne. Wiem mniej więcej o co chodzi. W sumie dość często się coś podobnego pojawia. Ostatnio w Pokémonach chyba coś takiego było, mam wrażenie. O, moment. Oh. Cześć, Piotrku. I mam wrażenie, że z czymś mi się bardziej kojarzy niż z Pokémonami, ale nie mogę sobie teraz z WoWem. Fuck, jak mogłem zapomnieć o WoWie. Cześć Samuraju. Ale generalnie mówię, no dość często taki system się pojawia. Jeżeli ktoś się bardzo uprze, najnowsza generacja, tam można wysyłać Pokémony do wykonywania prac wszelkiego rodzaju. Jeżeli ktoś się bardzo uprze, to idąc na walki, mamy 2 punkty w tej chwili do wykorzystania, tak? Więc możemy na jedną walkę zabrać sobie ludzi z jednej ekipy na drugą walkę ludzi z drugiej ekipy, tak? Więc efektywnie możemy mieć każdych. No tylko wiadomo, wtedy na misjach i tak nie wykorzystamy całej grupy, tak? Jest to o tyle dobre, że możemy sobie, powiedzmy, mieć dość szeroki zakres ludzi, którzy mogą być wykorzystani.
do Agru. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie z ważnych rzeczy. Pamiętacie, jak mieliśmy w Edelgard i Huberta? Już ich nie mamy i całe kurwa jego ma szczęście. Zobaczmy sobie supporty. Realnie to jeden z tych supportów, którego nie widziałem, więc bardziej się skupiam na tym, żeby samemu je obejrzeć. Tak długo jak się da, to czemu nie? Konstant w swoim dziennym typie jest dużo przyjemniejsza w odbiorze. Czy jest poszerzenie do chęci na PC? Z tego co pamiętam, jak chciałem się tym zajmować jako tako, żeby spróbować przenieść swoje, to było to dość upierdliwe, bo z jakiegoś powodu tekst mi robiło jako jedną linię, powiedzmy. Nie przesiadałem nad tym na tyle długo, żeby móc z całą pewnością powiedzieć, jak to powinno wyglądać, ale nie wiem, nie byłem w stanie tego ogarnąć, powiedzmy tak na szybko, tak? A dłużej nie przesiadałem, powiem szczerze. Benedetta i Yuri mają sporty? Dobrze wiedzieć. Przynajmniej o tyle dobrze, że DLC-kowe postaci mają supporty z ludźmi. Czego nie można powiedzieć o Annie? Oj, Bernadetta. Niesamowite. Przykusny na środku pokoju. Jak ty mnie widzisz? When I was a young boy, my mother and father. Czy to była skromność Yuriego, czy wprost przeciwnie? Jest dużo lepszych dziewczyn niż Bernadetta. Fight me. お屋敷にいた庭師見習いの子で
優しくて頼りになってかっこよくて、私と仲良くしてくれたのはその子だけだったんですよね。よく一緒に外を駆け回って遊んだりして。Ja w fanfiki Bernadette nie wnikam. 信じられないかもしれませんけど。なら、なんでそいつに似てる俺から逃げるような真似をしてるんだよ。それも説明するんですか？ベルたち、そこまでまだ仲良くなってないような。To nie oznacza, że musisz od niego uciekać. 俺が説明しない限り仲良くはなれねえな。となると。To jest takie, nie znamy się, więc będę uciekać, żebyśmy nie mogli się poznać. Teraz jak napisałem, że go obsługuje, no z tego co on ma ten... androidowy system? Na które część ludzi narzeka, część ludzi nie narzeka. Wersja PC miała przed jakiś czas dużo problemów. Wiem, że... Po jakimś czasie na pewno były naprawione, jako tako. Powiem szczerze, że nie odpalałem koniec końców tej wersji PC-towej już po wszystkich update'ach. Ale wydaje mi się, że była lepsza niż przy wyjściu, to na pewno. あの時にこの顔に傷をつけられたことくらいだよ。おやい。この顔に傷？うん。いや、まさか。あの、その友達ってのは他でもね、俺のことだ。忘れるなんて薄情だな。とりあえず。Ta reakcja Bernadette zawsze mnie zadziwia. To są takie... It's magic, I ain't gonna explain shit. Pamiętajcie. W każdej sytuacji można powiedzieć, że to magia i nie ma problemu. Jakby się ktoś pytał, to mamy też od Zajobu supportów, których obecnie nie możemy zrobić. I zajmie to trochę czasu. Jeżeli chcecie dobre wieści, oznacza to mniej więcej tyle, że już po tym chapterze będziemy mogli się nimi zająć. Ja tam się cieszę. Either way, mamy turniej w Lansach. Zastanawiam się, kto u mnie byłby najlepszym użytkownikiem Lance, tak naprawdę. Wiecie, co jest najgorsze? Istnieje niezerowa szansa, że najlepszym użytkownikiem Lance u mnie w tej chwili będzie Bernadetta. A tak na serio. Potrzebuję zobaczyć, kto u mnie najstronniej by walczył z Lance. 20-19. Ja nie patrzę na siłę i defa, bo to będą najważniejsze rzeczy. 20-14, czyli póki co Feldek. 22-15, 25-13, 16-20, 18-13. Okej, okay, chyba mamy zwycięzcę, tak się obawiam. No, wydaje mi się, że z tego wszystkiego setup będzie najlepszy. A że jest on teraz traktowany jako nasz uczeń, to zapraszam na turniej. Dubluje przeciwników, ma dużo obrony. Jeździ na Wivernie, najbardziej zbalansowanej klasie! Jeźdźcy Wivernas zbalansowani w trzech domach!
Nie, nie są. A, kto dalej? Kolejny kawalerzysta i też padnie. Powinien paść w 3 tury. Aha. Dobra, teraz będzie półfinał. No nie dobrze, mogę chyba nie mieć HP-ków. I kto będzie ostatni? Jedzie z Pegaza. Statystycznie powinienem to wygrać. Mam dość niską szansę na to, że dwa razy spadły i przez to przegram. Wszyscy wiem, dokąd to zmierza. Dobra, pierwszy trafił, drugi trafił. Jeszcze raz. To nie wygrany. Gra jest łatwa. Dobra, co my tu mamy? I tak nie lubię Metal Gear. Więc nie widzę problemu. Właśnie, ile ja mam rzeczy i czy dla kogoś z nich jeszcze się nadają? To na pewno nie jest Felixa. Felix i uczenie się. W sumie spora część naszych uczniów może mieć tutaj takie problemy natury emocjonalnej. Biorąc pod uwagę, że efektywnie Imperium powiedziało nam wojnę, tak? Więc walczymy sami. Znaczy, oni będą walczyć ze swoją rodziną, tak naprawdę. Może nie wszyscy, tak? No bo no, wiadomo, na przykład ojciec Linharta był bardziej gdzieś tam w tych kręgach rządowych, aniżeli jakichś wojennych, tak? Ale taki Kaspar, jest spora szansa, że trafi na swojego ojca na polu bitwy. Znaczy, pomijając już oczywiście ten fakt, ja go nie będę nigdzie wystawiał. Ale wiecie, o co chodzi. A tam ja tu jestem, na pewno sobie poradzimy. Czy mam coś jeszcze? To nie będzie jej. A czy uczyć się od niej nie chcę. Na razie przynajmniej. Wiecie, co jest najgorsze, kiedy robi się przy okazji gdzieś tam na boku ran też w trzech domach? Człowiek sobie myśli, że ma rzeczy, których nie ma, albo że nie ma rzeczy, których ma. Głównie przez to, że właśnie, no... Mówi, no... Na przykład w tamtym ranie na Maddeningu mam sobie na przykład poziom profesora, no, a mam umiejętności wbite, a tutaj nagle ich nie mam. I takie, żeby tylko jeszcze o tym nie zapomnieć. Oczywiście, że my wygramy. Czymże jest cała area Imperium wobec naszej mocy i potęgi? Chyba nic więcej nie będę miał. Dla Dorotki. I wydaje mi się, że generalnie jest duża szansa, że teraz już nie będzie jakichś rzeczy porzucanych po całym tym. Okej, nieważne, nic nie mówię. I have power of gold and anime on my side. I cannot possibly lose. Moc absurdalnego krytowania. Znaczy no... Powiedzmy sobie tak, no... Ja już doświadczyłem świetnego krytowania. Pokonałem ostatniego bossa w ósemce, krytując go na hita. Mając 9% czy tam 8%. Fajnie jest. Że było zabawnie, bez tego prawdopodobnie bym tego nie zrobił, bo byłem tak kuresko niedolewelowany, że to nawet nie jest zabawne. Wszystko będzie okej, okay. Przysięgam.
To co strzelam, że rekrutujemy wszystkich? Chyba nie możemy. Kurczę, nie możemy. Nie chcą do nas dołączyć, Wajzy jedne. Hilda. To bardzo niefajne podejście, nie podoba mi się. Ej, ale wreszcie możemy jej dawać jej rzeczy. To nie jest jej rzecz? To jest jej rzecz. Nawiasem mówiąc... A weź, Sebastianie, raz miałem tak, że... Przecież teraz nie nawet było, że miałem 1% nakryte i krytnąłem. Nie, bo myślę, że to też będzie jej. To będzie na pewno jej. Generalnie, jeżeli bym się bardzo, ale to bardzo postarał... Cześć, Dżuk. Znaczy, nie jestem pewien sobie, czy można wbijać więcej niż jeden support w ciągu jednego dnia, tak jakby. Czy jakby miał teraz zespół milionem podarunków, to czy bym mógł ją rekrutować. Ale generalnie dopiero w tym chapterze tak naprawdę jest możliwość wyrekrutowania Hildy. I prawdopodobnie jakbym teraz próbował, to by mi to kompletnie nie wyszło. Tak na razie mówiąc, Hilda to użytkownik toporu, który rzeczywiście coś robi, w przeciwieństwie do Kaspara. Czy chcę spróbować? A może? I tak mam swoją drużynę. Która się nie zmieni. Asha próbowałem zakrytować? Nie chciał? Nie chciał, to nie, no łachy bez. Znaczy, powiem szczerze, że żeby zrekrutować większość ludzi, trzeba albo mieć idealnie te statystyki, których oni oczekują w danym momencie, albo wbity support na zazwyczaj B. Ja z ludźmi spoza swojego domu supportów nie robiłem, poza Lizdeo i Lorenzem, a i to głównie po to, żeby mieć paralog ich nie. Więc przez to w dużej mierze... No siłą rzeczy po prostu nie jestem w stanie wyrekrutować większości ludzi, tak? Jakby mi bardzo na tym zależało, to pewnie bym mógł, ale... Nie zależało mi aż tak, o tak powiem. Kogoś pominęliśmy? Tak, Lorenzo. Rekrutuj cały kościół. W sensie masz na myśli wszystkich ludzi powiązanych z kościołem, czy wszystkich w klasztorze, którzy są w ogóle, włącznie z uczniami z innych domów? Hej, Sylwia. Wszystkich w klasztorze. Znaczy, wszystkich kategorycznie się nie da. Tyle ci mogę z góry powiedzieć. Głównie dlatego, że nie da się wyrekrutować przywódców domów. I nie da się wyrekrutować ich asystentów poza Hildą. Bo Hildę, jak widać, się da, jeżeli byśmy się bardzo upadli. Jakby się bardzo uprzeć, to bym mógł, ale mówię, wydaje mi się, że mam już na tyle stałą drużynę, że nie chcę tego zmieniać. No bo... Z kogo miałbym przestać się korzystać właściwie? Sylwka? W sumie i tak chyba będę musiał kombinować. Ale cię jeszcze zobaczę. Na razie się tym jeszcze nie przejmuję. Trzy notki. Ani się wasz Sylwka. Praca PSL wydaje się strasznie powtarzalna, to w kółko dzień po dniu cały czas samo. Kiedyś interesowało mnie nauczanie, ale to jest zbyt nudne dla kogoś takiego jak ja.
Ale każdy dzień to nowe wyzwanie, nowi uczniowie, którzy potrzebują nowych odpowiedzi na nowe pytania. Przysięgam. Zawsze udzielam tych odpowiedzi. A jest ktoś, kto ma help, który chciałbym zbadać. Prosiłem już wiele razy, ale nie mogę ich przekonać. Musi być jakiś sposób, żeby im to wypetwadować. Nope. Nie dam się, Hanneman, choćbyś to umieszczał jako prośbę. Finni uczniowie mówią, że jestem nudny, że powinienem częściej żartować, ale po co? Schodzi stres przed walką. Jeden, którego rozumiem ewidentnie. Ewidentnie rozumiem tylko najgorszych pojebów. Tak jak Felix. Ma swoje powody. To co, na pewno będzie chciała. Już po jej wyrazie twarzy widzę, że nie. Coś mi dzisiaj ten głos lub nie strzela. Jakaś część mi chce powiedzieć, że to dobrze, ale nie jestem pewien. Tam damy radę. Przysięgam. Co może pójść nie tak? Jeżeli wasz odpowiedzią jest wszystko, to macie rację. A nie jest zainteresowana, kto by się spodziewał. Biorąc pod uwagę, że została dosłownie wypowiedziana, to chyba tak. Pytanie, o jakiej wojnie myśli Flynn jako taka? Skoro twierdzi, że to jest kolejna. Dmitri, spokojnie. Spójrzcie go. Oszalał. On kompletnie zwariował. Nie, serio, to jak tutaj się zachowuje, to nic poznaje tego, jak zachowuje się na swojej własnej ścieżce. Tamto dopiero się odpierdziela Maniana. Pytanie, jak dużo Edelgard planowała, jak tak? Ja wiem. Zabić wszystkich ludzi. W sumie, jakby się nad tym zastanowić, to sposób, w jaki ujęła to Leoni, jest całkiem podobny do tego, jak twierdzi Rea. Nie wyznajesz ideałów kościoła, trzeba cię zabić. Uldur. Nie żałem szkolą, Rea, czy coś? Gdzie się bym śmiał szkolować moją papieżową? To nie brzmi jak osoba, która chce dołączyć się do mojego domu. Ano. God damn it. Tyle osób, które chciałem przekonać, żeby do mnie dołączyły, a one nie chcą. No, jak żyć? Kiedy się nie da. Wygląda tak jak czyje. Tylko dlatego, że ma krótkie włosy? Kiedy
Ja z Dodkasa osobiście w siódemce nie korzystam, ale to tylko moja nienawiść do topolników. Kto tu jeszcze jest Safal? Wniosek? Trzeba zniszczyć Imperium! Każda motywacja jest dobra. Mięśnie, na nic się nie przydadzą, jeżeli stanie się wszystko magii. Okej. Przysięgam, nikt nie chce do mnie dołączyć. Znaczy, żeby nie było, ja doskonale wiem, że to wynika z tego, że nie mam supportów, tak? Ale i tak trochę smutno. Szczerze mówiąc, u mnie prawie nigdy topolnicy nie zabijają na hita. Więc... Swoją drogą, nie wiem, czy to po prostu przyzwyczajenie do tego, jak to wygląda w Fire Emblemach tych nowszych. Znaczy właściwie w nowszych. Konkretnie w trzech domach. Ale lordowie w starszych częściach są tak chujowi! Boże święty! Mówię, może kwestia przyzwyczajenia, że w tych nowszych częściach są rzeczywiście silniejsi. Żeby nie było, wypowiadam się na podstawie siódemki, ósemki Awakeninga, czyli bodaj trzynastki. Kto jeszcze? Dużo osób jeszcze potrzebuje dostać motywacyjnego kopniaka w dupę. Mówię, generalnie to też nie jest tak, że powiedzmy przychodziłem jakoś bardzo dużo tych Fire Emblemów, tak? No bo przeszedłem ósemka Awakeninga i trzy domy. Ósemka, czyli Sacred Stonesy. W Awakeningu powiem wprost, chroms się. W Sacred Stonesach Eirikas się. Efraim może nie aż tak, ale Eirika, mój święty Boże, się. Kto jeszcze potrzebuje dostać motywacyjnego kopa w dupę? To jest ludzi, z których regularnie korzystam? Nie? Doskonale. To zrobimy to tak. Póki co przeszedłem tylko ścieżkę Lyn w siódemce jako tako, ale mówię Lyn. Dobra, wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o jedzenie. To co słyszałem, że idziemy łowić ryby. Oh boy. Trzeba korzystać z każdej możliwej okazji do łowienia ryb. What is profitable? Podejście Ameryki przez połowę jej istnienia. Najgorszego lorda jeszcze nie doświadczyłem. Znaczy, powiem tak, pewnie nie doświadczyłem i wcale nie jest mi z tego powodu przykro. Dajcie. Dajcie to. Jezu, ja mam 67 tysięcy. Co ja z tym wszystkim zrobię? Znaczy, moim głównym problemem jest to, jak absurdalnie niską siłę ma, okej? Okay? Co z tego, że dubluje, skoro nic nie zadaje, albo zadaje po jeden na hita? Come on!
3 na hita, jeżeli akurat Weapon Triangle jest używany. Za to wyjątkowo jeździć z Pegasów mi się udał na tyle, że ma sensowne staty. To jest coś, czego pewnie nigdy nie mogę powiedzieć o Fire Emblemach. W większości wypadków moi jeźdźcy Pegasów mają coś po kraju 10 siły na 20. I to jest takie... Come on! Ja tylko chciałem użyteczną jednostkę. A teraz można się spokojnie relaksować, połowimy sobie rybki. Fredek nadal debilne staty dostaje. Nie ukrywam, miewałem lepszych Ferdynandów w swoim życiu. Tyle mogę powiedzieć na pewno. Mogę ich używać jako deski botów. Niby tak, ale jakoś... Generalnie reski jako mechanika mi średnio podchodzi. Znaczy wiem, że chodzi o jeźdźców Pegasów, tak? Tylko mówię... za często mam wrażenie, powiedzmy, że za dużo czasu marnuję używając reski, o tak powiem. Bo to jest efektywnie jedna tura na złapanie i potem jedna tura dodatkowa na wypuszczenie, tak? Efektywnie w ten sposób jestem zmuszony użyć trzech tur, żeby uratować jednostkę, tak? Bo pierwsza tura to jest jednostki, która używa rescue i potem po jednej turze jednostki, która używa i która jest opuszczana. Albo dwóch jednostek w jednej turze. W jakim sensie? Bo chyba tego akurat nie zrozumiałem. Jedna jest kiedyś na miejsce. A druga ją przyjmuje i upuszcza. No niby tak, ale nie zawsze się da, to jest największy problem. Zwłaszcza jeżeli mówisz, żeby używać tego jeźdźców Pegasów, tak? No to niekoniecznie musisz mieć akurat tak ustawione jednostki, że możesz przechwycić tego jeźdźca, tak? Moim ulubionym memem z Sacred Stones było używanie małego smoka. I wpierdzielanie się w środek przeciwnej całej armii, tylko po to, żeby wszystko tankować, bo zostawała zero. I w ten oto piękny sposób na ostatnią walkę zostało mi jedno użycie Dragonstone'a, by the way. Ale o tym się nie mówi. Ale przynajmniej miała fuj poziomów, I guess. Złota ryba. Jeszcze jest perfektowana. Idealnie. Dosłownie złota ryba. W ogóle nie wiem, bardzo mnie kręci, żeby ograć Face. Głównie dlatego, że wszyscy wokół narzekają, jakie Face jest chujowe. Mi gdzieś tam w głowie siedzi, że to nie może być aż tak złe, jak wszyscy mówią, że jest. Aż w końcu się okaże, że rzeczywiście było i będę musiał przyznać im rację. Oby nie, to mogę powiedzieć na pewno. Jakie są powody takich opinii? Głównie słyszałem bardzo złe rzeczy na temat fabuły, jako tako, że jest
straszna. Ale nie zagłębiałem się w szczegóły, bo wiadomo, no, jeżeli będę chciał grać kiedyś, to nie chciałbym sobie spoilować niczego, tak? Straszna w sensie, że jest po prostu beznadziejna, tak? Tylko nie wiem, czy to jest beznadziejna w skali Fire Emblemów, że wszystkie po prostu są super, a tamta jest średnia, czy... Fates miał w sumie trzy części, tak jakby. Był Birthright, był Conquest i był Revelations. Przy czym to są efektywnie z tego, co kojarzę, trzy różne ścieżki. Tak jakby, z czego każda była osobno. No właśnie, o gameplayu też słyszałem, że to zależy, powiedzmy, o której części Fate mówimy, tak? Że Belfried ma taki w porządku gameplay, Conquest ma jeden z najlepszych gameplayów jako tako Fire Emblemowych, a Revelations jest dziwne. Dziwne, że tylko po to, żeby zobaczyć, jakim gównem jest. Ej, to prawie jak Jazyk 5, a nie czekaj. Jakie dwie gry wyszły? Znaczy, mówię, wydaje mi się, że w Fate po prostu jest właśnie tak, że tam są w... No, że to wyszło po prostu oryginalnie jako dwie gry, tak? I wiem, że ludzie też trochę na to narzekali. Że Belfate i Conquest wychodziły jako osobne tytuły. Które potem też to były razem jako jakaś tam edycja specjalna czy coś ten deseń. I w tej edycji specjalnej z tego co wiem jest na zasadzie, że po którymś chapterze następuje wybór ścieżki, którą chce się iść. Ile w tym prawdy nie wiem, bo nie grałem jeszcze. Znaczy dosłownie na chwilę odpaliłem zobaczyć, zrobiłem kawałek tutoriala i tyle. Swoją drogą, po tym jak się grało w dużo Fire Emblemów, fakt, że w siódemce jest taki długi rozbudowany tutorial, no bo efektywnie cała kampania LEN jest tutorialem, jest takie dziwne strasznie. Zwłaszcza, że człowiek chciałby móc robić rzeczy po swojemu. O, nie podoba mi się, co tutorial mi sugeruje, zrobi to po swojemu. Nie! Masz robić tak, jak tutorial ci każe! Aaaa! Najbardziej mi zasmuciło, jak musiałem ulepszyć tego rycerza do generała. A chciałem swojego kawalerzystę. Klik, klik. Z tego co kojarzę, to 7 po prostu wyszła jako pierwsza poza Japonią. I pewnie dlatego może też mieć taki tutorial. Zresztą, czy to nie jest tak, że 7 była wydana ogólnie jako Fire Emblem bez żadnego podtytułu ani nic takiego? Bez żadnej numeracji? Numeracja prawie jak z Final Fantasy. I to irytujące uczucie, kiedy trzeba się pytać. Gram w Final Fantasy 2. W które Final Fantasy 2? Podczas jakichkolwiek ćwiczeń zaczynam ziewać, że muszę przed... What the fuck? A czy japońskie tytuły jako tako były numerowane, czy też były raczej pod tytułami? Bo wiem, że fani stosują jako taką numerację, tak, że nie wiem,
Fire Emblem 10, 13, tak, z tego co pamiętam, 3 domy to 16. Ale wydaje mi się, że gry jako tako nigdy nie były numerowane. Tak swoją drogą, to potem jak przychodzę tego na modelingu, czyli na poziomie teoretycznie w chuj utrudnionym, to zdaję sobie sprawę, że 3 domy to jednak skurwysyńsko łatwa faga w serii. Do uporządkowania daje numerację. Już nawet pomijając tą część, w której te same tytuły mają różne numery, bo są remake'ami, tak? Albo jeden świat jest w grach, dajmy na to 1, 2, 3, 13, czy tam coś ten deseń. Powód tutaj w grach na telefonie, gdzie są nie możesz kichnąć w inną rzecz. I know, right? Miałem przyjemność testowania tutoriala jednego w innej pecetowej grze i powiem tak, nie stosując się do tutoriala można tak dużo rzeczy popsuć, że to nawet nie jest zabawne. Albo odpowiednio szybko przeklikując tutorial. W pewnym momencie stwierdziłem, że twórcy po prostu mnie znienawidzą za wszystkie błędy, które były zgłoszone. Ja mam czas na testowanie gier. W jakim sensie ile mamy czasu? Czy ile dziennie mamy czasu, czy ile w sumie dostajemy na cały projekt? W sumie. Zależy od tytułu. Ten projekt, na który ja przyszedłem, był testowany u nas w firmie dość długo. Jakiś czas jeszcze zanim ja przyszedłem, jako tako? Zdarza się, że niektóre projekty ciągną się dosłownie latami, a niektóre są u nas na jakiś miesiąc czy dwa. Zależy tak naprawdę nie od nas, a od producenta, ile czasu on chce, żeby coś było testowane. No bo niektórzy powiedzą, że no weźcie mi szybko przelecieć, patrzcie czy to działa, tak? A inni powiedzą, że weźcie nic, testujcie tą grę od momentu wczesnej alfy do momentu jej wyjścia. Tutorial na 5 FPS-ach, ogólnie gra na 5 FPS-ach. Mój ulubiony mix z taką ilością FPS-ów polega na tym, że zdarza się, że nie da się czegoś kliknąć, bo nie trafiło się akurat w wypełnioną klatkę. I powinni być wdzięczni za wszystkie aparaty. Powinni, ale jak widzą, że 17 raz psuje dokładnie to samo, tylko że w odrobinę inny sposób, to pewnie już byli nieco stosowani. Nie, serio, w pewnym momencie u nas, bo generalnie panuje też coś takiego, że raczej nie ma usuwania zgłoszonych błędów. Więc jeżeli, dajmy na to, z jakiegoś powodu jest błąd, który nie powinien zostać zgłoszony, a został zgłoszony, to trzeba go zamienić na jakiś inny, prawda? Oczywiście też nie od projektu, tak? I wtedy zazwyczaj, jeżeli była potrzeba zmiany takiego błędu, to było na zasadzie weź odpal tutorial, zaraz coś znajdziesz. Nie, dosłownie aż do tego stopnia. Ale przynajmniej tam wsiąkłem. Ulala!
To była najgorsza ryba, jaką dzisiaj zrobiłem chyba. Albo ostatnia przynęta. Postarajmy się zrobić to jak najlepiej. Zastanawiam się w sumie, czy to, że mi tak klatkuje, to kwestia zgrywania obrazu, czy Switcha. Podejrzewam, że jedno z dwojga. Nasionka. Co to znaczy? Musimy zabić Edelgard! Tak, to bezpieczne. Pójdźmy jej zapytajmy. Co może pójść nie tak? To będzie Ferdynand raczej, jeżeli już. To też nie. Ingrid na 99% nie będzie chciała do mnie dołączyć. Mam jej sprawdzić. Mogę, co mi szkodzi. To wszystko wina Edelgard. Edelgard? Now it's personal. Ewidentnie nie chce do mnie dołączyć. Edelgard grała w ligę. More like Edeltard. Am I right? Or am I right? O nie, nie idę. Nie idę z tą jedną przynętą łowić ryb. Edelgard-sama kara tegami kimashita. Watashi mikata suru nozondeimasu. Burigitto. Teikoku no mikata ka teki ka kimeru sou desu. A jakie jest twoje zdanie? Watashi mikata suru nozomimasen. Sensei tomo ni tatakau. Tatakaimasu. To miłe. Doskonale. Okej, czyli to na pewno będzie świetka. No musiałbym go znaleźć. Edek, tu jesteś. Przysięgam, jeżeli to nie będzie Ferdynanda, to mnie coś strzeli. To tylko połowa. ベストラ公は暗殺。このヒューベルトが後を継ぎ、ベルナデッタの父、ヴァーリハクは蟄居中。サイ君がエーデルガルト派に鞍替えした。我が父は最初の姫、エーギル家、実質的な領地の統治権も失うことになった。私は、どうすればよいというのだ。 Proponuję powstrzymać się, Edelgard. Co o tym sądzisz? Okej, to nie jest jego. Czemu się uśmiechał? Nie mam zielonego pojęcia. Może się bardzo cieszył z tego powodu. Jak to miałoby działać? Tym bardziej, nie wiem. Okej, pytanie, jak się tu wchodzi? Czy ja właśnie to obiegnę dookoła? Nie, spokojnie. Czemu? Czemu? Nie rozumiem. Ewidentnie jesteśmy bardzo gadatliwi jak na cichego protagonistę. Czemu mieli być tacy niemili? Może nie wiem i chcę zapytać, no! Au! Życie przecięło mi przed oczami. Co niedobrego zrobiłeś? Happy
君知らなかったっけ。本当だよ。そのせいで教団の人たちに地下に入れられたんじゃ。Rozumiem, że jakby ktoś przywołał potwory pod kasztorem, to nie byłoby z tym żadnego problemu. Bezbędna logika. ほら、君も出てっていいよ。それともハピが出てく？ハピって。Słuchajcie, mam świetny pomysł. Nie strzelajcie sobie z wrażliwych części ciała, co? Ona tylko ziewa, spokojnie. Aż nie, też tylko... Umiem tylko palcami. I w sumie nadgarstkami też. Od biedy kostkami, ale jakoś, nie wiem, karkiem, szyją, czy czymś, nie. Palcami też. I bardzo często słyszałem, że nie powinno się w ogóle strzelać. Ale akurat palcami nie mogę się oprzeć. Właśnie ja szyją nigdy nie potrafiłem, powiem szczerze, i wcale nie jest mi z tym źle. Tak ani trochę, ani odrobinę. Dobra, supportów nie. Czy gdzieś jeszcze na górze nie byłem na pewno. I tu ewidentnie nie byłem. Ja tylko w bok spojrzałem, Jezu Chryste. この戦いを生き延びられたなら、私は祖国へ、我が王のもとへ戻ります。Jasne, czemu nie? Tylko najpierw przeżyj wojnę. To cały czas stanowi największy problem. 完全に後手に回った。新皇帝の手腕は相当だな。騎士団の目をかいくぐって、あれだけの軍を集めていたと。あまり言いたくはないが。Złota zasada, 50% szansy. Albo się uda, albo się nie uda. To moja ulubiona szansa. Albo się uda, albo się nie uda, no proste. To nie jest jej. Chyba na górze jest jeszcze parę osób. Przy czym setów ma questa, z tego co widzę. Setów, maleńko. Jesteś tu? Nie tutaj. Goddammit. Jest Korea. Dou desu ka? Nani ka henka wa arimasu ka? Teikokugun ga semaru naka, anata to ochitsuite hanasu koto sura dekinai no ga modokashii. Desu ga, anata ni wa shu no kago ga arimasu. Oh, bogini. Dou ka shu no koe ni mimi o katamukete mite kudasai. Shu no koe ga O, bogini, we wszystkim pomoże. A nie będzie jej. Dobra, mogłabym mnie wszędzie pouczyć. Na przykład w mieczach. Dobra, te, tutaj już wszyscy są w moim domu, więc... Ano Edelgartu ga... 団長の仇とつながっていたとは。いや、過ぎたことを悔やんでも無意味。今は粛々と戦いの準備をしているんだ。先生、と mógłbym sobie w miejsce u drużyny stosować tylko ludzi z kościoła. Ale raczej tego nie zrobię. 敵の友を打ち払うのだ。団長、見ていてください。Coś miałem tego do powiedzenia. Nie no, czasami się zdarzyło powiedzieć coś mądrego o historii świata. Ale tylko czasami. Okazjonalnie. Jaki masz głos dla mnie? Zetajni
二度目を許すなどあってはならない。君も大司教から次を託されたのだ。それにしっかりと答えてほしい。Zbierz informacje. Nawet chociaż mnie pocenuj. Może w miecze, więc... Ucz mnie sztuki miecza, mistrzu. Każdy, kto może uczyć mnie sztuki miecza, będzie dobrym nauczycielem. Tak, i wszystkiego to weźmy. Czyżby Kościół coś ukrywał? Po co ktoś mógłby chcieć takie kamienie? Nie. To na pewno nie to. On mnie chyba nie mógł uczyć miecza. Right. Nope. A z tego co mnie uczy, to nic nie chce. I trochę wydrzepka. Tu je Manuela. Jak zamierzają kontrolować te bestie? Może mają jakieś swoje własne ukryte sposoby. Albo na zasadzie... Puścimy je na zasadzie... Niech zabijają wszystko wokół. A czy im to robi różnicę? Jeszcze tu do biblioteki. Co by mi mogło grozić, tak spokój, Lizea? Zastanawiam się, czy chcę być tym chorym pojemem, który chce sprawować się wyrekrutować Hildę. A wiem doskonale, że to jest zły pomysł, już nie powinienem tego próbować. Ale Kolci. Kolci, skurwysyna. Znaczy, mówię, najgorsze jest to, że nie do końca wiem, czy się da w ogóle w tym momencie. Wydaje mi się, że może być na to za późno. Dostaliśmy rzeczy dla Setefa. Będziemy mogli zaraz później mu oddać. Tylko najpierw. Wykupiłem wszystkie prezenty. Wcześniej nie mogłem dawać jej podarunków, ale mogłem ją na przykład zapraszać na obiady i w ten sposób budować zapłaty. Więc to nie jest tak, że kompletnie nie miałem żadnych opcji, tak? Ale Hildy nigdy nie zapraszałem. No więc zobaczymy. Wiecie jak to mówił? Sprawdzić nie zaszkodzi. Right? No dobra. To najpierw sobie pozwolę szybki zapis zrobić. Hilda była tam. Chyba co jej mogę dać właściwie? Nic z tych rzeczy.
Nie, cały czas mi się wydaje, że to by mogło do niej pasować, ale ewidentnie nie. Dobra. Mam dużo prezentów. I nie ma absolutnie żadnego powodu, żebym nie dał jej absolutnie wszystkich, poza tym, że muszę sprawdzać supporty regularnie. Dobra, gdzie ona będzie na nas czekać, to jest... I tak będę musiał się fastrawalować, więc skoczę do tego, do Setefa. Jestem z powrotem po odgrzaniu obiadu i pomocy wykonania przedłużenia dobytka. Pojedziemy już tak późno na obiad, ale w sumie tak zwana obiada kolacja i w ogóle. A heal daje tu. Czy mogę proszę wybrać dokładnie to, co chcę? Claude, wybacz, ale idę podpierdolić waifu. Czy to jest zamknięte? Czy ja nie umiem biegać? Nie no, dwojga! To jest dokończenie tego, co zrobiłem. Jak zwał, tak zwał. Nie, skończę znowu. Ja tu tylko obmyślam taktyki bitewne. Tylko czekam, aż się okaże, że nie mam wystarczająco wysokich umiejętności czy coś i przez to nie będę mógł jej zrekrutować. I będzie takie, ależ kurwa nie było warto. Tak, Hilda, tak, oczywiście. Idziesz na pierwszą linię frontu. Powiem tak, jeżeli korzysta się z Hildy jako jednostki, to można mieć lekki dysonans poznawczy odnośnie tego, co tutaj mówi. Jak leniwym można być? Nie no, powiem wam tak. Są dwa typy leniwych ludzi. Jeden jest taki jak Linkard, że im się po prostu nic nie chce. A drugi typ leniwych ludzi jest taki jak Hilda, że im się po prostu nie chce robić kłopotliwych rzeczy. Sami sobie odpowiecie, który jest bardziej irytujący dla was. Co ile? O tak, to na pewno będzie. Kurczę. Jak do tego doszło? Która z tych rzeczy jeszcze może być? Znaczy, generalnie kwiaty są zawsze dobre, więc czemu by nie? Czy Hilda lubi gorzkie rzeczy? Chyba nie. Taktyczne myślenie nie. A ty? Nie. Okej, to lubi. Okej, czyli naturę albo sztukę też lubi. Jak stoimy? Jeszcze nie. Aż ja nienawidzę swojego życia. Ależ ja nienawidzę czasem swojego życia.
Zróbmy to jeszcze raz, ale porządnie. Jakby ktoś nie wiedział, do czego już startuje, to można rekrutować tylko raz na tydzień, a nie mam zamiaru wracać tylko po to, żeby rekrutować Hildę. Więc zaraz czeka nas dawanie jej podarunków jeszcze raz! Jej! Hurra! Cieszmy się i weselmy! Hilda, kurwa. Goddammit, Hilda. Dobra, jeszcze raz, Hilda. Posłuchaj mnie. Najgorsze jest to, że dla najefektywniejszego sprawdzania powinien sprawdzać pewnie co kwiatek, czy może jednak nie chce supportu mieć. A propos. Czyli tak, muszę jeszcze raz oddać Setowi rzeczy, bo tego nie robiłem. Zapisz. Zaraz tylko oddam rzecz Setowi i zrobię support z Hildą. Jeszcze raz, gdzie była Hilda? Czy to nie jest ta żona, była ostatnio w innym miejscu? Nie będę kwestionował. Otwierać. Halo! Skip. Mówię wam, najlepsze, absolutnie najlepsze, co może mi się przytrafić, to jeżeli się okaże, że pomimo dawania jej tych wszystkich rzeczy nie będę mógł jej zrekrutować. Nie mogę się doczekać. Nie lost items, ani tym bardziej lost levels. Czy jeszcze raz kwiaty, kwiaty, kwiaty. Kwiaty, kwiaty. Na pewno lubi kawę. O Boże, ona lubi kawę. Jak tam stoimy z supportami? Jeszcze nie. Gifts. Spokojnie. Wiem, co robię. O, widzisz. Od razu lepiej. Tak, na pewno. O Boże, ona... Hilda? Nie miałem cię za taką osobę. Dobra, posłuchaj mnie, Hilda. Gdzie chcesz się spo... A, muszę zaserwować. I gdzie chcesz się spotkać? A, znowu tam. Ciekawe, co się generuje przy czytaniu, albo coś w ten sens. Tym razem nie skipnę, żeby nie było. A więc to generalnie jest sposób, żeby wyrekrutować większość postaci, jeżeli nie spełniamy wymagań, a do większości osób nie będziemy spełniać wymagań bez supportów. Bo tak naprawdę łatwo jest wyrekrutować tylko te postacie, które mają umiejętności, z których my korzystamy, tak? A nasza protagonistka głównie korzysta z mieczy i z... Authority. Oczywiście możemy próbować robić się po coś innego, tak? Ale tak zazwyczaj to wygląda, tak? Megaman, ten chujowy to będzie jutro. Zatem uwierz mi, gdybyś chociaż raz mnie zasubował. A nie, czekaj, chyba nawet nie mam płatności ustawionych. Goddammit. そう思いませんか?
cyklu odpowiedzi, których nie powinienem udzielać jako nauczyciel. W sumie to chyba po prostu by trafiło na moje konto jako takie, ale musiałbym potem ustalić się, jak to było wypłacone. Nie, Hilda. Nie. I to mam mnie przekonać? Hilda? Aż mi się przypomina, ile razy ja słyszałem coś po kroju, że kobiety umawiają się z facetami głównie po to, żeby mieć darmowe obiady albo coś ten deseń, albo darmowe wyjście do kina. O Boże, było coś takiego ostatnio, kojarzę. Uwaga, uwaga, Hilda nie chce dołączyć do mojego domu. Jestem niemalże pewien, że nie da się podbić do A, by the way. Pozwólcie, że sprawdzę jedną rzecz. To. Wtyki darmowego obiadu. Muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Znaczy, domyślam się, czego ona chce tak naprawdę. Żeby moje umiejętności w topodach były wyższe. Bo obecnie są na E. I to tak trochę bieda jednak. A ona chce, żeby moje umiejętności w topodach były nieco wyższe. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest tak, że support pointy na to wpływają. Próbuję gdzieś znaleźć, jakie są dokładne wymagania, tylko... Tak, musiałbym mieć topory na D+. Czyli to chujowo. Znaczy, generalnie, tak wam powiem, że jakbym się bardzo uparł i teraz nie robił walk, a w sumie i tak jestem wygrindowany, to chyba zdążyłbym podbić sobie topory do D+. Korci. Nawet nie wiecie, jak korci.
I to wszystko po to, żeby zrekrutować posesję i nie będę korzystał, co nie? Znaczy, nawet nie wiem, czy będę korzystał, czy nie. Jak podejrzewam, że jakby ją rzeczywiście zrekrutował, to bym z niej korzystał. Może spalić jedną rzecz. Okej, czyli nie mógłbym tak się... Znaczy, generalnie dzisiaj i tak więcej nie zrobię, więc w sumie dobrze mogę skończyć dzień jak tako. A nad tym, co będę robił w przyszłym tygodniu, będę się zastanawiał po prostu. Instruuj. Co my tu mamy? Dużo postaci, które potrzebują dużo rzeczy. Fredek potencjalnie może... mógłby skoczyć na plus nawet. Ale tylko potencjalnie, niestety. Co my dalej mamy? Patrzę generalnie, komu chcę levelować rzeczy i jakie. Zdąży czy... Zdąży. A plus. I sam level 5. Muszę jej zacząć podbijać fave. Zdecydowanie muszę jej zacząć podbijać fave. Dobra. Jeszcze 5. Jeszcze 5 osób. Mam generalnie w cholerę osób, którym chciałbym podbijać rzeczy, a mało punktów. Niestety ilość punktów z tego spamitem już się nie zwiększy, więc nie mamy za bardzo na co liczyć. Pani? Bo to jest 5. Nice. Bo za każdym razem, jak ładowanie się zajmuje dłużej niż ustawę przewiduje, to mam takie... To się nie popsuło, prawda? Błagam, niech to się nie popsuło. Mam już flashbacki z Persony Strikersów, gdzie bardzo intensywnie to nie działało, jakbym chciał. 3 jeszcze... Linhart? W czarnej? Dodatka w białej. Dobrze było, że wszyscy magowie, którzy mogą w miarę sensownie, znaczy wszystkie kobiety magowie, czyli Dodatka i Lizita w tym wypadku i może Flame, żeby miały A+, coś A po prostu w obu kategoriach. W miarę niedługo. Wróciłem z golenia. Pytanie golenia czego? Mam wrażenie, że Sylwek musiał się czegoś uczyć bardzo intensywnie, żeby dostać nową klasę. I tak mnie to nie po kolei. A jako członkowie sestwa czasami podróżujemy statkiem. Ja jednak cierpię na chorobę morską. Jak mogę sobie z tym poradzić? Nie widzę problemu z tym, żeby się napić. Naprawdę? Nie, what the fuck? Sylwek, come on. Urodziny Szamil, łapaj kwiaty.
Perfekt. Dosłownie nikt nie zdobył żadnego poziomu. Zetkane. Ajej. Znam uczuć, tyle powiem. To co? Uda się. Okej, teraz pytanie, gdzie są wszyscy, którzy mogą mnie czegoś nauczyć w toporach? Każdy, kto może mnie nauczyć czegoś, jeżeli chodzi o walkę toporami. Każdy. Rea chyba nie. Nie, Rea nie. Goddammit. Z tego co pamiętam, to Setef uczył toporów? Zastanawiam się sobie, czy to nie jest tak, że jest za mało osób, które mogłyby mnie uczyć walki toporem w tej chwili. Oj, może być mało. Zwłaszcza jak będę dostawał tylko gudy. E plus, do D plus. Nie widzę tego, że się tak delikatnie wyrażę. Zdecydowanie tego nie widzę. Bo kto jeszcze mnie może pouczyć walki toporem? Kirbet? Kirbet chyba Lance uczył, a nie toporów? A nie, toporów też może. Ale nie ma szans. Nie. Kategorycznie nie przejdzie. Ona w ogóle nie uczy toporów. Anna chyba też nie uczyła toporów. Czyli chyba się nie wyrobię. Kto by pomyślał? Uczę, ale to wciąż jest tylko D. Niestety w tej grze nie istnieje też jak książki umiejętności albo coś ten deseń. Więc nie mogę się wyuczyć umiejętności walki jakąś bronią. O tak po prostu. A szkoda. Hilda, tak blisko, a tak daleko. Co jest, sprawdzę jeszcze jedną rzecz real quick. Zakładam, że to nic nie da, ale spróbować można. Uwaga. Support. Hilda. Ona chyba nie chce. Czy ma coś jeszcze, co ona by chciała? Tyle rzeczy, które jej Hilda chce. A i tak nie będzie miała wyższego supportu. To chyba znak, wiecie? No, nieważne. Może jednak? Sensei.
Chodź tu. Nie po to się starałem. Da się? Da się. S. Przysięgam. Najłatwiejsza rekrutacja, jaką w życiu przeprowadziłem. Łatwiejsza niż na studia. Ona mnie chce. Ja też ją chcę. Wie co? Dobra, z racji tego, że generalnie już nie będziemy mieli dnia na naukę, to równie dobrze możemy sami poogarniać te... sami poogarniać swoje umiejętności w takim razie. Magią się nie będę babrał, więc pouczę się innych rzeczy. Kto tu jeszcze? Hanuman i Manuela mogą mnie pouczyć. Nie, Alojzu, Alojzego się uczyłem, Musetefa się uczyłem. Hanuman, ucz mnie. To nie są rzeczy, których chciałem się uczyć. SB Kulaku, dobry kit. I gdzieś tu jeszcze jest Banuela. Więcej umiejętności w mieczach. Ale gdzie jeszcze są ludzie, którzy mnie mogą uczyć? Kaśka, ucz mnie. Ucz mnie. A plus. Jeszcze tylko dwa tiery. Tylko albo aż. Zależy, jak to na to patrzę. I Shamin mnie może w czymś poduczyć. Kanse? Dobra, skoro już tu jestem, to przy okazji wezmę i zgarnę sobie roślinki. I posadzę kolejne, bo czemu by nie? Jedna rzecz mnie zastanawia w sumie. Na jakim poziomie dołączyła Hilda i w jakiej jest klasie? Czy wy widzicie tę siłę? Hilda. Ja jestem słaba, bezbronna, nic nie mogę! Również Hilda. Ona ma tyle siły, co Setef! Come on! O mój święty Boże, to będzie mem. Jeszcze tylko, nic tylko nauczy się latać. Idealnie się nada. Minakie! Sudani Teigokun wa mokuzen made sematte iru. Tatakaeru mono wa buki o tore. Tano mono wa isogi hinan se yo. Ware ra ni wa shu no kago ga aru. Osoreru koto wa nai. Shouri wo shinjiru no da. 準備はできてるか?あ、まめんべ。そうしてくれ。分かってるとは思うけど、今の状況は最悪だ。近隣諸侯から援軍は得てるものの、敵は大軍、どう考えても分が悪い。しかも向こうの大将エーデルガルトだ。彼女の非凡さはよく知ってる。うん。ジタバタしたって疲れるだけ。 ジタバタしたって疲れるだけ。そんなにらまないでくださいって。私の父は最初を罷免され、今も帝都で軟禁されているという。私は父の跡継ぎとして彼女を止めねばならないのだ。あいつのやり方は間違ってる。俺たちがそれを分からせてやらねえとな。あの人に従わないって決めたから。Bernie, kto nie chce uciekać? Gasp.
エーデルちゃんはきっと本気で来ますよ。だから私たちも本気で答えないとね。彼女強い人です。しかし近めで jedno coś dostajemy. Pomyślałbym też, że to jest sytuacja, w której powinniśmy móc wystawić dosłownie całą naszą armię. Ale absolutnie się tego nie spodziewam. Dzięki. Sami biorąc pod uwagę, że dzieciaki z Imperium pewnie zostawiły swój dom za sobą tylko po to, żeby zostać ze mną, to jest dużo. Dobra. Czas na jedno ważne egzystencjalne pytanie, zanim cokolwiek. Jak stoimy z certyfikatami? Czy ktoś może awansować na inną klasę? Mam pewne podejrzenia. Zwłaszcza co do jednej z osób. Jeżeli chodzi o awanse. Ona nie może awansować. Jesus! Fucking Christ almighty. Tutaj ma za mało umiejętności w toporach. Tutaj nie umie latać. A zgadnijcie, dlaczego chcę, żeby Hilda umiała latać? Jak sądzicie? SETF ma zaawansowaną, Flame też. Hanemanem Manuelu i resztą się nie przyjmuje. Konstans ma swoją klasę. Happy nie może. A dobrze. Lećmy więc. O, padalok mi się odblokował. Nie będę narzekał, that's for sure. Biegaj, biegaj! Szybciej biegaj! Szybciej musisz! Biegaj! God damn it. Okej, mam jednostek. Oczywiście, że gdzieś nie spodziewałeś się czegokolwiek innego? Bo ja nie. Nawet nie wiecie, jak mnie kolci. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie kolci. To jest tak silna pokusa. Czy aż nie wiem, czy się jej oprę. Feldek, mam biznes dla ciebie. SETF nie weźmie te rzeczy, które właśnie zostały odłożone. Kto ma tutaj w lance? Czemu ty masz tutaj w lance? Daj tutaj w lance? Zdawało się, że... Czekaj, ty miałeś quest. Ty masz quest of Cicho. Czemu pokazuję, jeżeli możesz używać? Czy ty nie masz A we włóczniach? Prawdopodobnie nie ma A we włóczniach, prawda? E plus. Fuck! No, ale to oznacza za to coś innego. Wreszcie ktoś, kto może korzystać z toporów!
to teraz drugi dylemat. Nie po to wziąłem Hildę, żeby jej nie używać. Tylko zamiast kogo? Dobra, chyba tak zrobimy. A to po używaniu toporów, jak jest? Odibę kaszane w części. Czy chcę pytać? To jest najważniejsze pytanie. W sumie za Hildę mogę jeszcze chyba skoczyć się na marketplace, żeby jej kupić coś. Hilda, słonko moje. A, bo ona jeszcze w lansach ma B w ogóle. No to bieraj to. Nie bieraj to w takim razie. Nie, zobaczymy to, to już się za tak... Ej, właśnie, dobrze, że przypomniałeś, że wypadałoby w tego... przydzielić Hildzie batalion. Najlepiej jakiś nieużywany przez nikogo. No ja nie cenię Smercenary, po prostu też by się nadawało. Dla użytkowników toporów teoretycznie najlepszy byłby jakiś, który daje dużo plus do hita, ale niekoniecznie taki, który daje magię. Coś takiego? To najlepiej, żeby się ten Ferdynanda, który już jest wylewelowany. Nie, tak. Czy ktoś jeszcze... Wydaje mi się, że reszta ma już te? Tak, reszta ma gambity bataliony normalnie poustawiane. Chyba będzie okej. Okay. To nie było zamierzone, nie przejmujcie się. Czy coś jeszcze ważnego powinien zrobić? Nie, lećmy! Do walki! Na szczęście celem jest tylko i wyłącznie pokonać przeciwnika dowódcę. A polegniemy, jeżeli protagonistka albo Rea padną, albo jeżeli broniona lokacja zostanie przejęta. Czy innej osoby przeciwnicy nie mogą przejść za Re? Dostajemy wsparcie? To my dostajemy wsparcie, a nie nasi przeciwnicy? To kłamstwo. To musi być jakieś wielotne kłamstwo. Jak bardzo Rea umrze? Ma 50 HP. 16 defa, 25 eza. Ma ekwipunek Seiros, ma najsilniejsze czary, jakie istnieją. Ma w chuj statystyk. Ma Crest of Seiros. Znaczy, że już po takim nie jesteśmy. W jakim sensie? Bo nie rozumiem. Co się dzieje? Aaaa! Pegasus Knight! Fuck. To tak nie dostaje posiłków. A, w tym sensie. W sumie. Teraz jak o tym wspominasz. O Hildę się boję pod tym względem, że... Jak tylko coś magicznego na nią krzywo spojrzy, to się źle skończy, bo te 5 za mnie naprawdę będzie bolało. Dobra, zobaczmy od lewej, jak to wygląda. Od lewej nie wygląda źle, poza tym, że są tu bestie. Wygląda to tak, że Lizzie Tea może spokojnie podlecieć, po prostu zaciukać się. Boże, on ma zasięgową broń. Dobrze rozumiem. Nie tu. Nie obchodź mi twoja zasięgowa broń, okej? Ty masz zasięgową broń! Ja mam plus 4 do zasięgu. Dobra, ile ty masz zasięgu?
Za dużo. Kategorycznie za dużo. Jak silni są ci rycerze na Pegazach? Za silni. To jest najlepsza odpowiedź. Jeszcze jedno ważne pytanie, zanim cokolwiek zrobię. Yes. Dobra, muszę się pozbyć pogazich rycerzy w pierwszej kolejności. A potem zacznę się martwić co dalej. Dodatka jest bardzo duża szansa, że nie zabije na hita niestety. Z drugiej strony Konstans ma szansę. To musi trafić. Boję się. Znaczy niby ten łucznik nie zada aż tyle, żebym musiał się bardzo bać, ale... YOLO? YOLO czy nie YOLO? Teraz chyba spróbuję YOLO, coś tak czuję. Nie da się zapisać w trakcie walki, to było za proste. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Tak to bycha. Dobra. Nasi ludzie padną, ale to akurat nic nadzwyczajnego. Powiem tak, nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Teraz tak. Ile zasięgu ma ten mag, żeby nie wchodzić Hildo w jego zasięg? Ludzie, którzy nie są Hildą, raczej nie muszą się martwić. Hilda ma dużo gorzej przez ilość resista, którą ma. Setef i byt balansowany gdzie indziej. Okej, chyba się nie zrozumieliśmy. A, przesuń się tu. Pewnie powinna być w stanie go zabić. Ale tego jest słabszą bronią, żeby nie zażywać do ability na tej lepszej. A? Czyli tak, bandyta jest teraz bezpieczna. Kto jeszcze się nie ruszał? O, Sylwek. Sylwek może równie dobrze przodem się pać. Dobra, zobaczmy, czy czeka mnie coś... O, mój święty Boże, oni mają balisty. W sumie jak na to, że to oblężenie, to ma to jak najbardziej sens, ale wciąż nie jest to przyjemne. I tutaj bestie będą atakować. Pudło. O, ale ze śmieci. Po prawej. Setefowi się trochę obrywało. Na szczęście nie aż tak bardzo. Rozpudluję. O, ja naiwny. O mój Boże, oni potrafią sensownie korzystać z kanto. Dobra, niszczą im pancerz, o tyle dobrze. Tu widzę, że mamy pseudo balistę, tylko że magiczną. Czyli nasze posiłki nie przyjdą, jeżeli nie przejmiemy fortec na zachodzie i na wschodzie. No dobra. Co my tu mamy właściwie?
Dobrze by było pewnie, żeby Bernadetta odstrzeliła tego Pegaziego Rysa. Ulala. No nie, muszę chyba. Błagam. Nice. Czy jesteś jakieś osiągnięcie za przejście całego bez straty jednej jednostki? Nie powiedziałbym, że jest to takie sensu stricte osiągnięcie. Bardziej jest kwestia tego typu, że jeżeli nie stracimy żadnej jednostki, to każda będzie miała swój własny epilog. Bo tak to nie przypomina sobie, żeby były jakieś osiągnięcia na to specjalnie. No oczywiście poza tym, że człowiek się czuje mentalnym zwycięzcą, że jest taki dobry, że nie stracił już żadnej jednostki, tak? No ale to chyba dość oczywiste. Ulala, to mi się nie podoba. Czy ktoś tu ma zasięg do Bernadette? Powiesz, że nie ma zasięgu do Bernadette? Nie ma zasięgu do Bernadette. Więc jeżeli wyeliminuję tych dwóch ćwoków tutaj, to powinno być ok. Słuchaj, czy ty nie jesteś w stanie zabić jego? Jesteś. Aż no generalnie epilog mają jednostki, które wyrekrutujemy, tak? Więc siłą rzeczy jest tak jak mówi, że nie będzie miała. Zabiję. Pytanie, czy Hilda zabije? Podejrzewam, że tak, ale zdecydowanie nie zabije. Serna lansa? 92%. 92%. Przysięgam, coś tam odwrócone szanse. O mój Boże. Dlaczego? Czy ja stąd jestem w stanie dziabnąć? Posłuchaj mnie. O, krytnie. Krytnie! To powinno zoverkillować długi pasek HP. Bo te bestie latające mają 3 paski niestety. Ale tam muszę uciec. Kategorycznie muszę spierdalać. Dobra, co mi teraz grozi w najbliższym otoczeniu? Ktoś może pewnie strzelać w Konstans, co mi się nie podoba. Jeżeli pójdziemy środkiem, to jest tutaj od cholery rzeczy, w tym Randolph. Randolph, z tego co pamiętam, jest spokrewniony z Kasparem? Głowy nie dam, ale tak mi się wydaje. Z tyłu mamy Ladislawę, Edelgard. Jest Viven. Ejo. Gdzieś jeszcze właśnie. Hubert też jest. Niestety to, że my go nie rowaliśmy, nie oznacza, że on tutaj będzie jakiś słaby. To było zbyt proste. Ładu. Podejście tutaj mogło być nieco ryzykowne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ktoś do mnie podleci. 35 ataku i dużo speeda, pewnie 17. Zastanawiam się, czy jest coś, z czym jestem tu bezpieczny i zabiję bestię, a z tego co widzę, to raczej nie. Mógłbym od biedy. To też nie jest bezpieczne. Aż to w sumie kwestia, że balistą mnie ostrzeliwuje. Wydaje mi się, że tu podejdę po prostu. Gra nie na tyle, na ile sobie śmieszkowałem, że gra jest prosta i w ogóle tak, to jest mniej więcej moment, w którym gra przestaje być jakaś super prosta. Bestie same siebie nawzajem biją, oby tak dalej. O,
Raczej nie powinienem mieć jakichś super przykrości z tego, że nie levelowałem dość, znaczy nie levelowałem, nie robiłem walk ostatnio, tak? Podkreślam, nie powinienem. O mój Boże, oni leczą obecnie. Boże, pojeby. Dobra. Jak wygląda nasza obecna sytuacja? Czy to jest standardowe, chujowo, ale stabilnie? Nie, wydaje się, że nie jest tak źle. Z łuku go nie zabiję raczej. A z miecza? Potencjalnie. Rapierem na pewno. Rapier ma to do siebie, że zadaje zdecydowanie więcej obrażeń pancerzonym jednostkom. Ja nie, zazwyczaj jest to dość rzadka rzecz, ale ewidentnie jesteśmy w takim etapie, że możemy już go mieć. Błagam teraz. Dobra. Hilda. Jestem z ciebie dumny. Z Hildą generalnie było dużo memów, pamiętam, w angielskiej wersji, bo jedną z rzeczy, która może być wypowiadana po wygranej przez Hildę, to jest dosłownie takie Hilda, Hilda, Hilda. Wiecie, biegnie taka baba z wielkim toporem, zabija wszystkich swoją niesamowitą siłą. Hilda, Hilda. Bestia mi nic złego nie zrobi, bo Lizita ją dobije. Podkreślenie słowa dobije. Albo dobije. Czy ktokolwiek będzie miał zasięg, żeby dobić jej Pegaza? Pewnie nie będziesz miał zasięgu, prawda? Oczywiście, że nie. Z drugiej strony, jak tu podlecę to Lizita, to jeśli Pegaza się na nią rzuci. I będę miał problemy. Jak to mówią? Oj, problemy będą, oj, problemy. I mean, no mógłbym strzelić z meteora. A, szkoda ci. Czy ja? Czuję nienawiść. Czemu strzeliłem w ścianę? Bo nie zauważyłem, że tam jest ściana. Coś jeszcze chciałbyś wiedzieć? Kis to bestio. Rewind. Nie, staram się nie stosować tych mindów, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne, czy tutaj ktoś mi nie umrze. Jeżeli ktoś miałby mi umrzeć, to wtedy jasne, mogę, ale tak to staram się po prostu tego nie robić. Dla jakiś taki głupot. Konstans chyba do nikogo nie doleci teraz, tak żeby móc bezpiecznie wylądować, więc zakończę tutaj. Oni będą nas strzelać dalej. 15% szans na trafienie! Yeah! To może mnie bardziej zaboleć. Pudło. Wow. Fajnie było, żeby Lizda się tam po prawej stronie dobrała do tego. Bo wydaje mi się, że ona na Yostone nie będzie walczyć z cesarzem śmieci. Chyba oni się dalej trzymają, też budżetka. Bestia ma dwa paski jeszcze. A przez dwa miałem na myśli trzy oczywiście, żeby nie było żadnych wątpliwości. Na
Jak dużo ty masz zasięgu? Dużo więcej niż ustawa przewiduje. Jeszcze co? O nie, rzeczywiście zaczyna lecieć już tam. Fajnie było się dobrać jakoś do tego skurczycyna, tylko muszę wymyślić jak. Jedną z opcji na pewno jest wyciąganie rzeczy, które tutaj są, albo odpływanie się po prostu. Aczkolwiek jak wszyscy wiemy, warp to kompletna taniocha. Okej, okay, czyli Death Knight ma aż tyle zasięgu i 44 ataku i 24 AS. Oni generalnie nie mają aż tyle, plus on ma 44% szans na kryta, to mnie bardzo niepokoi. Pentagon niby dubluje i ma spada avoidance. Muszę go jakoś wyciągnąć. Ja już nie zaraz tylko pożałuję. Pamiętaj tak, jeżeli on krytnie, to gwarantuję wam, że to w tym momencie poleci reset. Znaczy dzwonek. Wiecie co? Wiecie co? Jak oni chcą się bawić rzeczy oblężnicze, to i ja mogę. A jak widzę, to jeden HP to mnie coś w środeczku skręca. Kto mnie tu potencjalnie zaatakuje? Pegasus Knight, czyli nie tak źle. Pegasus Knight generalnie nie powinni mieć jakoś super dużo. Uwaga! Uwaga! ...13%? Frajer. Frajer! Zgadzam się, to było S. Kolejny Dark Seal, nie żeby był nam jakoś specjalnie poszedł. Spóki. Realnie, żeby odblokować fortecę, wystarczy pokonać dowódcę, który przy niej stoi. W tym wypadku był to Death Knight, po lewej jest Hubert. Dobra, wy się tam strzelajcie, rób to co chce, ta. Bez tyle mnie próbuje trafić, co się jej nie pykło. No i nasze posiłki są całkiem kompetentne, z tego co widzę. Oni tutaj niestety też są całkiem kompetentni. Przysięgam, jeźdźcy Pegasów używani przez AI to największy bullshit, jaki istnieje w tej grze. Chodzi mi głównie o to, że zawsze mam wrażenie, że mają jakieś 20 base statów więcej niż powinni mieć. O kurwa, krytnie. Jebany. Ale krytnął. Widzieliście go? Jak krytnął? Kompletny szaleniec? No i się tutaj strzelają. Nie, 18 aż. Dobra, oni tutaj dalej nie będą podchodzić. Fajnie było z tą Wise'ą coś zrobić. Ja już nie mam meteorów, prawda? Nie. Konstans, nie masz już boltingów, prawda? Masz. O! Krajerzy. Balisty ogarnięte. Ty powinieneś być w stanie dobić bez. I jeden pasek. I został ostatni. Tylko czy ja mam dostęp do tego... Chłop mnie zasłania tutaj. I mean... Potencjalnie mógłbym... atakować mieczem stwórcy. Ja
come on. And I was like, come on. Tak się nie robi. To potem pewnie nie trafi, znając moje szczęście. To na szczęście trafiło. Staty dostał całkiem sensowne. Teraz czy jestem w stanie zaciukać jego? Powinienem być w stanie. S. Mogę też powoli do przodu podlatywać. Wydaje mi się, że oni tutaj wyjątkowo nie mają posiłków jako tako, więc powinienem w miarę bezpiecznie się ruszać do przodu. Co im przypomina, nie wiem czy pamiętam... Tak, nie wiem czy pamiętam. Nie wiem czy narzekałem na to, nie pamiętam czy narzekałem na to, jak działają posiłki w Awakeningu. Że pojawiają się takie jakby na koniec naszej tury. Robi to o tyle dużą różnicę, że gdyby to było na początku ich tury, to pewnie nie mogliby się nimi ruszać, no nie? Ale oni się pojawiają na koniec naszej tury, więc efektywnie nie dość, że pojawiają się znikąd, to jeszcze od razu w turze przeciwnika mogą automatycznie nas bić. To jest tak frustrujące. Człowiek ma wrażenie, że musi się uczyć map czasami na pamięć dosłownie. Na zasadzie, o tutaj wyjdą posiłki, więc muszę na to uważać. Zaczekajmy go. Happy też dostaje poziom. Dobra, tu jest Warrior i jest Hubert. Hubert ma chuj ataku. Przy czym to chuj jest bardzo delikatnie powiedziane. Zwalę ze ściany, bo czemu by nie? Możemy podejść trochę do przodu. A im bliżej będziemy, tym większy mam możliwości jako tako robienia czegokolwiek tak naprawdę. Tutaj są chłopy z balistą tak naprawdę, więc wydaje mi się, że mógłbym spróbować się zajść od prawej flanki. To jest jedna opcja. Druga opcja jest, żeby przenieść te jednostki już na środek, jako tako. Trzecia opcja jest oczywiście warpowanie się, ale nie chcę to robić. Ach, czy oni się będą ruszać do przodu jakoś? On będzie strzelał z balisty za 3, wow! Czyli nic więcej nie robią. Nasi sojusznicy za to będą przejść namiętnie do przodu. Dobra, ważne pytanie w tym momencie. Czy jestem w stanie dobiec tak, żeby coś z nimi zrobić? Nie. A czy mogę wyciągnąć żołnierza bez wyciągania Huberta? A i tu jest jeszcze bestia. To może być większy problem. Ktoś potrzebuje fizyka? Może on. Chcieć? Za dużo na raz. Bo ty masz obrony 21. Dodatkowałby on, który ma 45 i 45, czyli potencjalnie za 48. Jeżeli dobrze liczę. To jest pytanie, ile oni mają speeda? 12, 12. No właśnie. Nie ukrywam, że jest to drobny problem. Na szczęście mamy bardzo łatwe metody radzenia sobie z przeciwnikami. Na zbalansowany dystans. Po czym kategorycznie wycofujemy się z powrotem na z góry upaszone pozycje. Czy tu gdzieś nie było... Tu jest balista. To co? Słyszałem, że ja też potrafię strzelać z balisty.
to tutaj powinna sama dać radę tak naprawdę. Podkreślenie słowa powinna, bo wszyscy wiemy jak się kończy, jak ktoś powinien coś zrobić. Tak, to jeszcze się nie ruszą. A Sylwek. Ło, zero obrażeń! Okej, okay, to akurat boi nieco bardziej, ale Bernadetta ma bonus do tego, że jest ranna, więc tym lepiej. Wiem, że to źle brzmi, ale co poradzę. Cóż za okaz gry, proszę państwa. Spójrzcie na to tak, Dengę od starego Fire Emblema zaczynam by właśnie misję od początku. Na szczęście nie gram starego Fire Emblema, więc nie muszę zaczynać misji od początku. Kuźwa jego mać. Przez tyle myślałem, że będę cały czas w zasięgu i mnie to niepokoiło. Jeszcze raz, jak ja to robiłem, tu podchodziłem. I Heart rzucał fizika. Konstant może tu podlecieć równie dobrze. Teraz na pewno nic złego się nie stanie. Jest literalnie niemożliwe, żeby którakolwiek z moich postaci teraz umarła. I tego się będę trzymał. I ciep, S. Chujki mi kradną kille. A wiecie jak ten chapter fajnie wygląda, jak sprzymierzymy się teraz, Edelgard? Dokładnie tak jak myślicie. Ła, tyle osób aż mnie będzie chciało. To jeszcze to z tyłu możemy chcieć. A, to tylko to może ich palić to cokolwiek. Pytanie, czy ja mogę go zabić z dużym ryzykiem? Aż nie, on mi nie odda. Bo jest na hita. Znaczy no... działa mniej więcej tak samo jak ten tutaj, tak? Tylko, że w drugą stronę. Zjeżdżaj stąd wobec. Wciąż mam wyższy grunt! Powiedział Hubert. Przeszły posiłki latające. Tak, latające, antylatające. To duże przeokreślenie. Randolph bije zdecydowanie za dużo. Na szczęście ma na to bardzo prostą radę. Ajajajajaj. Czemu nasze jednostki nie mogą uciekać, jak się je zabije? Eee.
舞台に上がるより緊張するわね。綺麗な花にはトゲがあるのよ。Zabili go i uciec. A, czyli teraz mogę już tylko w mu wystrzelać tak naprawdę. No dobra, mogą być i mury, jest. Ty nie masz zasięgu pewnie, no nie. Więc lepiej będzie... Słuchaj, czy pewnie może go zabić teraz? Most może, tylko pytanie jak to tutaj wygląda. Wydaje mi się, że bezpiecznie będzie jak tak wiemy. Nice. A i teraz z tej strony jeszcze ta dużna bestia zostanie. Skoro też by coś wypadało zabić. Czy to jest? Czy on stoi tak? On stoi na bajście. Jesus Christ Almighty. O! Wisienki na torcie zaczynają się ruszać. Czysto teoretycznie wystarczy, że wyeliminujemy tu Edelgard, ale... Ekst! Ludzie, ekst! Przestańcie kraść mi ekspa, chuje! Ulala, 53. Grubo. Znaczy wiem, że latająca bestia i w ogóle, ale nie spodziewałem się, że aż tyle. To się nazywa Gambit. Wybuchające beczki. Drugi pasek HP bestii zdjęty. I zaraz można będzie ją dobić po prostu. Dzięki za osłonięcie mi jej chuje. Ten crit często. On niestety nie będzie na zasięgu. O dobra. Granie Ladislava mi robi zdecydowanie więcej niż ustawa przewiduje, więc wolałbym uniknąć użerania się z nią. Mogę zawsze. Zastanawiam się, czy to ma sens... Znaczy inaczej. Czy Konstans ucieknie? Wydaje mi się, że powinna. Uciekaj. Tego się obawiałem, szczerze mówiąc. Dobra, tu nie wygląda to aż tak źle. Nie będę kłamał. Hilda jest kompetentną wojowniczką, na całe szczęście. I się wiedziałem, że było warto. Jedna sobie mówi, że jest inaczej. To teraz niech się nim zajmie, tylko nie lepiej nam proszę, co? Czyli zostały już tak naprawdę te grupki tutaj głównie. A Setef... Od kogo bywa? Od niego, czyli bez większego problemu. A ty podleć tu. Chyba nikt nie potrzebuje jakoś specjalnie leczenia. Podkreślenie słowa specjalnie, bo ewidentnie uznałem, że muszę wyleczyć się ją tylko po to, żeby nie dostała bonusu. Kolejny żołnierz nie żyje.
niestety trochę obezwa, ale nie ma tragedii. Death. Czy jestem w stanie ich zabić tej turze wszystkich? Wydaje mi się, że tego z tyłu nie dam rady. Bo tak to już to powinno być do ubicia tak naprawdę. Ty masz zasięg chyba tylko na niego, jop. Może niekoniecznie tak, żebyś atakowała mieczem stwórcy, ale... No i dobra. Mam do wyeliminowania 4 wrogów, mając zdecydowanie więcej... 3 wrogów, mając zdecydowanie więcej jednostek niż 4 przewiduje. A, tu jest imperialny żołnierz. Ja bym się oparł, bym sobie w niego ten strzelić, a to go nie zabije, więc to chyba bez sensu. Mógłbym udawać, że ona jest użyteczna. Come on! Od razu lepiej. Setef, jak spróbuję zaatakować, to umrze. Widzicie te hapeki? Ja nie spodziewałem się absolutnie niczego innego, jak to, że on był umarł. A, by the way, jeżeli ona krytnie. Chyba nie mogła nawet krytnąć. Ona nie może krytnąć. Nic mi nie grozi. Trafiła. Oczywiście, że trafiła. Jeszcze się leczy. Czy ona ma counter? Ma counter. Czy ona zawsze musi mieć counter? Fuck. A, bo ty jeszcze masz to. Thanks. Czy ty możesz tu podejść, nie? A, bo nie, to nie. No to co? Nawet pierwszego mojego życia? Ojoj. Edel. Coś nie pykło chyba. Koleżanko, co się stało? Sobie ktokolwiek zrobił w tym pojedynku? Dobre pytanie. Pamiętajcie, mamy rezerwy. Oni zawsze mają rezerwy. Zapis! Jakby się ktoś pytał, jak wyglądają siły Imperium. Rzeka. Spójrzcie, jaka ładna rzeka płynie. Dla Beatin by nam za cholerę nie wystarczyło na to wszystko. Papież idzie robić łololo. Mu, akaki tani no sangeki o kurikaesase wa shimasen. Albo raczej smocze, łololo. Co to?
Jedno bardzo głupie, proste pytanie, które zawsze sobie zadaję. Jeżeli smoki mogą używać ataków zasięgowych, to czemu latują na ziemię, żeby ich używać? Pamiętacie, jak Edelgard chciała parę kestonów? Już chyba wiecie po co. Teraz pomyślcie sobie, że kiedyś to w większości wypadków byli zwykli ludzie. Chodźże, pamiętacie tą świetną sztuczkę z przecinaniem fireballi? Tym razem chyba nie pykła. A nam urwał się grunt pod nogami. To nie jest tak, że ona jest niemową wbrew pozorom. Koniec końców, pomimo wielkich poniesionych strat, Edelgard podporządkowała sobie klasztor. Edelgard nie wiadomo, gdzie się podziała. Ile Haranowi zapłaci tym razem? Hej, nikt nie powiedział, że nie przeżyliśmy, right? Right? Wkraczamy już tak oficjalnie na ścieżkę kościelną, która tutaj nazwana jest Srebrnym Śniegiem Sylwesną. I jest to już praktycznie ścieżka stricte wojenna. Tak jak wcześniej mieliśmy jakieś takie rzeczy bardziej około klasztorne i w ogóle tak teraz. Wszystko opiera się na wojnie takiej. Królestwo padło, sojusz jest rozbity na dwie frakcje, pro i antycesarską. Jeszcze brakuje tylko ostatniej wioski. Halo? Słyszę głosy. Znowu słyszę głosy, pomocy! Ale czemu ja znowu słyszę głosy? Człowiek chce sobie chwilę pospać, a to już się na niego wydzielają, ja nie wiem.
また目が覚めたのか。で、そうや。大修道院の麓の村さ。あんた、こんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきたときは驚いた。川の上流といや、ガルグマクだろ。あっこはすっかり寂れちまったからな。Straszne myśli przez poruszamy. Mo, a z ogonia Seiro Skiodan wa inenda. To nie brzmi dobrze. Nezjok sunder denciu mo idunia iruga. Tozok ga deru yo ni natta tte hanashi. Słyszałem coś o 5 latach. Nanta, daijoubu ga? Atama demo uttan ja ne daro na. Ima wa 1185 nen no seishin no setsu. Więc przespaliśmy ostatnie 5 lat. Interesujące. Nie chcę pytać, jak to działa pod względem medycznym. Jeżeli coś czegoś nauczyłem, to żeby nie kwestionować logiki, jeżeli chodzi o to Peggy. Do klasztoru? Problem? Tam jest moje miejsce. Nie, to jest taki milenijny, który aktywuje karty pułapki. Moi uczniowie tam czekają, przysięgam. To nie jest tak, że coś mi się w główkę stało. Bo wiecie, kiedyś tam dawno temu komuś obiecaliśmy, że spotkamy się na tysięczną rocznicę powstania klasztoru. Ewidentnie nie tylko my. Nie widzę problemu, Ru. Czy mogę wbić jej teraz ten nóż w brzuch? Nie wiem, miałem spanko. こんな時に冗談なんて私には言えないと言うならそれでいいわ。でも一つだけ聞かせて。私と一緒に帝国に来る気はない。Ależ oczywiście。いいの。言いよどむ時点であなたの答えは分かっているわ。私とあなたは。Byliśmy już 5 lat temu. Ale co, ja się znam? Edel, od kiedy ty z mieczy korzystasz? Jedno? Why not both? Wie co? Może nie życzmy sobie aż tak źle. Cześć, Cetef. Kopa lat. などと挨拶している場合ではない。君が死んで、いや死んでいなかった。姿を消して。Jeszcze mnie za to obwiniaj, proszę. Nalegam. 一体どこで何をしていたのだ。Spanko. To odpowiedź na wszystko. 五年間眠って。そういうことか。
Narawa Shikatamanai. Co on tu robi? To jest dobre pytanie. Galgumakde no tatakai de. Lea mo omae to onajiku yukue fumei ni natta. Sore irai. Kishidan ga souryoku o agete sousaku shite iru no da ga. Issai no joufou ga nai. Brzmi jak... Biorąc pod uwagę, że była ta main imperium, to albo ją podwali, albo ją zabili. Przy czym raczej nie zabili. Kanonsenga nai wake dewa nai. Teikoku kara sono youna happyou wa saretei nai ga. Kari ni teikoku ryou ni torawarete ita to shite mo. Ima no wareware ni wa tashikameyou ga nai no da. Kore made wareware no ugokeru hanii de sousaku o tsuzukete kita ga. Soro soro tezumari da. Kono mama dewa Rea no sousaku mo kyoudan no saiken mo tonza suru. Teikoku ga sonzai suru kagiri na. Muron teikoku e no hankou no ki mo ukagatte kita ga. No, biorąc pod uwagę, co się stało 5 lat temu, to nic dziwnego, że trochę im siły poumierały. No, chyba coś tam mówiła takiego. Kimi ga mina o michibiki, teikoku o Edelgaldo o uchitaosu no da. Czemu ty tego nie zrobisz? Watashi dewa dame nano da. Kimi de nakute wa itsuka kitto hanasou. To ty jesteś czosnkiem, to ty musisz to zrobić. Setesama, zoku ga shinryu shite ita you desu. Kakushite atta buki nado o nusunde nigete ikimashita. Machi no hou e nigeta node. Mosia, machino naka ni nejiro ga aru no dewa to. Nani? Ikura kishidan ga fuzai to wa ie, galgu maku de rouzeki o hataraku to wa yurusenu. Watashi tachi mo ou zo. Jak rozumiem, ledwo zostałem po 5 latach spania i muszę już iść bić bandytów, tak? No dobrze. Nie no, okej, setef, rozumiem. Dużo szacunku. Fagas Shinsei Ōkoku wa 政権によって新帝国家のコルネリアが王とフェルディアを含む旧王家ブレーダッド領のすべてを制圧。コンペティニエスウス。王子ディミトリは処断され、旧王国の残存勢力はフラルダリウス家、ゴーティエ家を中心に過労して抵抗を続けている。王宮による攻撃によって帝国の支援を受けて軍を再編、残存勢力の掃討を進めていた。 W dużym skrócie w królestwie siły procesarskie przejęły władzę i próbują wytępić siły oporu. W sojuszu siły rodziny Lorenza są po stronie Imperium, kto by się spodziewał. Widać, że Lorenz chuj. Jak człowiek tak na to patrzy w ten sposób, to Imperium wydaje się strasznie potężne w porównaniu do całej reszty krain. そんな中で セイロス騎士団は消息を絶った大司教レアを捜索するため各地に離散。崩落したまま放置されたガルグマク大修道院は盗賊の住処と化していた。 A, złodzieje w naszym klasztorze. Trzeba im wpierdolić. Jednak nie są w stanie pokonać jednej wioski dzielnie stawiającej opór złym najeźdźcom. Jeżeli mają takich typowych szeregowych żołnierzy, to wcale im się nie dziwię. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda przede wszystkim. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że sobie mało levelowałem protagonistkę. Bo będzie im przyjemnie. Daishudouin no kiciągna hołomocu o mocidastowa. Danżite yurusen!
一人残らず捕らえるのだ。おやおや、侵入者のようですね。私の商品を守りなさい。賊にくれてやるものなど何もない。盗まれ。Dobra. Jedna rzecz mnie ciekawi. Tego 36 jednostek do zabicia. Joy. Najgorsze jest to, że wcale nie jesteśmy tutaj super przepakowani, więc to nie musi być tak oczywiste. Dobra, ważne pytanie. Ile zasięgu ma łucznik? Bo zastanawiam się... Nie chciałbym, żeby Setef umarł. Bo to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niby powinien być w stanie. Ale tylko niby. Bo ja to masz to dokładnie. 5 i plus 1 zasięgu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydaje mi się, że on powinien być w stanie stąd strzelać tutaj wejszego. To trochę ryzykowne. Spróbuję, wiecie? Albo i nie spróbuję, żartowałem. Jak patrzę na te szanse na trafienia, to stwierdzam, że nie spróbuję, że... To był tylko prank. Don't mind me. Na szczęście protagonistka jest bardzo zbalansowana, nie przejmujcie się. Dobra, serce przydaj się na coś. Pys. O mój Boże, on nie dobije. To pierwsze zauważyłem. Dostała buffa w tej skipie. Nie, generalnie postacie raczej nie dostają buffów przy tej skipie. Critem, no 26%, co ja mogę powiedzieć? Nie widać? Dobra. Hej, posiłki! O nie. O nie. On ma szósty poziom. Chyba, że dostał jakieś. Powiedz się, że dostał jakiekolwiek poziomy. Proszę. Kaspar. Okej, ma 15, nie ma tragedii. Wciąż się pałę, ale nie ma tragedii. Ważne pytanie. A to ty masz tyle zasięgu. Ty kurwo. O mój Boże. To będzie zbędne. Jeszcze raz. 10S. 15S. 10 defa, 37, czyli obezwałby w sumie za 54. Ech. Powodzenia, Kaspar! Przyda ci się! A? 10, 14, z czego jeden to gambit. Wierzę w siebie? Tak, wierzę w siebie.
Co może pójść nie tak? I tak, jeżeli wasza odpowiedź, że jest wszystko, to jak najbardziej macie rację. Czy ona zrobiła backflipa? Może? Nie widzę co było. Czy PC lepiej mówi po japońsku? Tak mi się wydaje? O nie, dostałem. O nie, wyleczyłem się z kresta. Dostałem srebrny miecz. Wywalę stalowy w takim razie. 0% szans na trafienie! Trzymajcie mnie. Okej, to jest Gambit akurat. Więc nie odda. Znaczy, no tak, nie odda, to chciałem powiedzieć. Ulala! Ulala! Halo! To nie jest najsilniejsze, co mogę zrobić. To już szansa, że nie tak. Okej, never mind. Przysięgam. A nie, masz łódki. Hej, witajcie z tej strony Shinji i dzisiaj grałem we wspaniałą grę Fire Emblem Przykryty. Czy jakoś tak? Ale widzę, że jest dużo łuczników. Którzy w dodatku przeżywają rzeczy, to mnie bardzo niepokoi. Muszę wymyślić, co z tym łucznikiem zrobić. Bo generalnie setef jak do niego podejdzie, to bardzo brutalnie zostanie umrznięty. Będziemy myśleć. Wiem jedno, kasta nie ma jak tam podejść. Dwa. Kiedy ostatnie raz to się źle skończyło? Concoction. Tu nie możesz podlecieć, więc lepiej tego nie rób. To się źle skończy. Obelwo. Uwaga, Jolo! Ono ma pełne HP. Pewni! Inhalt! To co, łapujemy się! Feldek! Dim umiera. Dobra, tu jest jeszcze jeden łucznik, co mnie bardzo niepokoi. No co no, trochę zapuścili przez ten cały czas, no. Wydaje mi się, że w tej misji nie dostajemy tych ludzi, którzy byli rekrutowani, powiedzmy, spoza naszego domu. Ale głowy nie dam. Oh my.
No tak, Sylwan jest domyślnie w niebieskich rurach jako tako. Można było go idiotycznie łatwo zakutować przez to, że... co ja chciałem powiedzieć? O mój Boże, oni go dublują. O mój święty Boże, ale to będzie chujowe. Czy ty masz... Nie, możesz. Przez to, że mamy protagonistkę, kobietę. No, pytanie za punktów. Czy Setef to przeżyje? 30... 38... Tak. Dużo bardziej się martwię o Kaspara. A teraz o Dorotkę. Okej, czyli oboje powinni przeżyć bez krytów. Gdyśmy mieli protagonistę faceta, to rekrytuje się Sylwana dużo gorzej. Przez dużo gorzej mam na myśli, że generalnie trzeba go rekrutować tak, jak normalnie się rekrutuje postaci, a nie przez darmowe supporty. Znaczy, przez to, że jest za darmo, o, to chciałem powiedzieć. Ulala. To mi się nie podoba. Właśnie. Okej. Już się bałem, że on nie będzie miał ekwipunku. Byłbym słony. Weź to do spa. Jak źle to się skończy. Liczę on bardzo. Dwadzieścia dwa, osiem razy dwa. Czyli teraz to też nie jest w miarę bezpieczne, bym powiedział. A, czyli stąd to mogę atakować. Mogę zawsze atak zabić, jak jest. Okej. Okay. To jestem w stanie jeszcze zaakceptować. 22, 14 razy 2, to się źle skończy. Tutaj powinien przeżyć, znaczy wszyscy powinni przeżyć. Setef trochę obedwie w tej turze. A przez to chyba na myśli za dużo. Ferdek też trochę dużo oberwie. Kaspar też trochę dużo oberwie. Dorotka też trochę dużo oberwie. Jak Dorotka mnie oberwie, bo zabije na hita z kąty. Linkard nie oberwie na szczęście. Dobra. Na razie to muszę się martwić, żeby w ogóle to przeżyć, okej? Okay? A tym minimum po rozdzielaniu swoich jednostek przez chwilę. Już wiem, jak to się skończy. Z łuku i tak nie może korzystać, więc might as well. A? Teraz tak, czy istnieje świat, w którym Kaspar zabija? Nie. Kategorycznie nie. Więc dodatkowo musimy pomóc.
Nie będę kłamał, fakt, że mamy tutaj Kaspara akurat konkretnie jest bardzo niechlozunny. Biorąc pod uwagę jego wątpliwe umiejętności. To wcale nie jest tak, że jego wątpliwe umiejętności wynikają z tego, że go nie rolowałem. Przysięgam. Ani trochę. Dobra. Teraz muszę coś tutaj wymyślić. Ulala. To nie jest coś, czego się spodziewałem. Te pytanie. Ty masz 31, 22, 21, dobra, czyli maksymalnie dostanie za dychę. Wydaje mi się, że może tu bezpiecznie stanąć. O Boże, trafił. Astra. Astra to zabawna umiejętność. Bezpośród. O nie, tylko nie Gambit. Ty nie trafię. O mój Boże, to trafiło. Absolutny szaleniec. Znaczy, nie jestem pewien, czy tylko... W każdym razie, jakby się ktoś pytał, jak działa Asa, zużywa 9 durability i atakuje efektywnie za 1,5 razy obrażeń. Powiedziałbym, że to nie jest jakaś super umiejętność, głównie dlatego, że bardzo chujowo skaluje się z obroną, tak? W sensie... Obrona przeciwnika wpływa bardzo mocno na to, tak? No, zresztą sami zobaczcie. Training Sword bije 22 razy 2, Astra bije 65. Więc jest to dobre, jeżeli używamy tego z jakąś ciężką bronią, która waży bardzo dużo, przez co nie możemy nie dublować, tak? Ale generalnie, jeżeli możemy dublować, no to siłą rzeczy będzie efektywnie używać tamtej rzeczy. Czy masz tutaj wyekipować? Chyba się nawet nie płaca. Możesz za to podlecieć. Odłóż na razie to, bo się nie opłaca. Weź sobie eliksir. Na bezpieczeństwo. Gali tutaj jest cel, który musimy zabić, więc dobrze by było do niego powoli podchodzić w miarę. Weź wyleczka Kaspara. A, tak, mogę jeszcze barierę. Wyleczyć Kaspara, żeby tam nic złego, dziwnego się nie stało. Bernie, weź go odstrzel. Możesz ten ich błędu, bo właśnie. Mógłbym spróbować tutaj od dołu jeszcze to zadźgać. Srebrny miecz masz. Jak stoi za takim speedem? 36 do... 28 speed, ja pierdolę. Znaczy... A jest w sensie. Kto jeszcze się nie ruszał? Kaspar i... Ty, tak, Peta. Peta jest silna, nie rusza. W idealnym świecie byśmy się jakoś dostali do tego szwoka tutaj, tylko... trzeba by to jakoś ogarnięcie zrobić.
Nie wiem, czy nie dobrze było spróbować go od dołu zejść. Zwłaszcza, że Belef ma klucze do drzwi. Więc powinno się dodać jakoś załatwić, powiedzmy. Ja tu mam zasięgu 6 movementu. 1, 2, 3, 4, 5. Czy jak Kasper to zniszczy, to się narazi na atak. Understandable. Co nam to zniszczy w ogóle w tej turze? Tak. Goddammit. A? Co tutaj robimy? Dasz radę? Proszę? Nice. To jest zbyt ryzykowne, więc na razie się wstrzymam. Weź to podejdź. A, bo to jest na 3 kratki, a nie na 2. To nie masz aż tyle zasięgu. Ty masz momentu 4. Tu już się nie planuje ruszać, tu chcę, żeby Ben nie ostrzeliła łucznika. To najpierw musi trafić. Potencjalnie jestem w stanie to raczej wyrżnąć jakoś w miarę rozsądnie. Trochę to ryzykowne, wiem, ale... Okej, nieważne. Widzieliście taki chance po zero? To nie jest ani trochę ryzykowne. To jest dużo bardziej ryzykowne. S, 2, 3, 4 i wtedy raz, 2, 3, nie. Czyli tak, że to i tak niedobrze. Właśnie, to jest ten problem, że on ma do mnie dużo zasięgu i zdecydowanie za dużo attack speeda. Wiecie co, czekajcie. Może po prostu tak to zrobię. Bo to ma 100% szansy. Hmm. 36, 28. Czyli 15 razy 2, 30. Ja mi to chyba wciąż rozsądne B podam. Zakładam, że nie krytnie oczywiście. Bo jak krytnie, to cały plan idzie się sypać. Delikatnie rzecz ujmując. Dobra, co mi zrobicie? Ty spodłujesz. Ty spudłujesz. Ty zaatakujesz PC Gambitem. I trafisz. A on zgodnie z oczekiwaniami za 30. On nie trafi. Dobra. Nim się raczej nie muszę przejmować, z podkreśleniem słowa raczej. Nie mogę strzelać do łucznika w sumie. Znaczy, nie miedzą, nią. Przyjdzie pijany. Ja bym się bardzo uparł. Mam 48% szans na to, że trafię! Ha, 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 nie. Już będę iść w ten sposób. I tak mam 48% szansy. To całkiem spuki. Nie ma żadnych czujników tamtego świata, bo też. To jest 8. Wspominałem, że już tętnie za Lizzie Tao, by the way.
Kto się jeszcze rusza te? No nie dubujesz, mój święty Boże. Co się tu dzieje? Pamiętacie jak mówiłem, że ta gra generalnie robi się trudna od Timeskipa? Wiedziałem, że, ale nie wiedziałem, że aż tak. Dobra. Teraz tak, setef może, podkreślam może. Jakby trafił obydwoma, to byłoby super, ale pewnie nie trafi. Ile peta możemy maksymalnie dodać? Szesnaście. Albo 15. Trafi czy nie trafi? Trafi. Ho, chcę też taki team dla... Trochę tak w sumie, teraz jak o tym myślę. Błagam tak. Nice. Klucz do drzwi. Weź się odłóż ten topór. Cały czas uważam, że fajnie by było móc zrobić coś z tą White'ą, która tu jest, ale ciężko mi cokolwiek z nią zrobić. On teraz zacznie atakować mi ten adeptu, dobrze widziałem? Błagam, powiedzcie, że to nie zadziała, tak myślę, że zadziała, będzie mi smutno, au. Okej, okay, nieważne. Udło. Ryan. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest tak, że on ich wziął, tylko bardziej, że akurat dobrze się złożyło, że wszyscy się tu spotkali. Coś ten deseń? Uuu, peta ma 30. Nice. Bardzo nice. Dobra, ja go ewidentnie widzę, że i tak muszę zaśkać. Kryty. Kolejny klucz do skrzyni. Czy Setef jest w stanie go zabić? Daj w lansu na pewno. Jeżeli trafi obydwoma. Właśnie to ją. Bulion nie jest potrzebny. Dasz radę? Jak trafi? Nice. Dobra, czyli został mi już sam boss chyba. Czy Feldek ma do niego zasięg? Nie. Mogę mu zablokować drogę ucieczki tędy, to na pewno. O ile chciałby uciekać. Dobra, Petra. Kasper, zasuwaj do przodu. O, chyba nie panuje uciekać. Generalnie to tak długo, jak nie podejdziemy w zasięg jego ataku, to wszystko powinno być ok. Dopiero jak to zrobimy, to mogą się zacząć jakiekolwiek problemy. Dodatka ma to, na wyższego ona też może dodatkowo jest większego zasięgu nieco. Dobra, teraz się ładnie ustawmy. Tak ładnie jak tylko się da. Dodatko podejdź.
Bell nie może atakować tam, gdzie jest. Niech to podejdzie. Uwierzcie mi, nie jestem z tych graczy, którym bardzo zależy na tym, żeby mieć jakiś tam wyśrubowany limit tur, że zrobiłem to w dwie tury, hurdur, czy coś. Bo na pewno się da, ale to nie jest coś, na czym mi jakoś specjalnie zależy. Jeszcze na wszelki wypadek Nihat niech podejdzie od domu i będzie już kompletnie git. To co, jadę z koksem? Powiedziałem, jadę z koksem? Ajajajajajaj! O ty kurwo. O ty kurwo. O no 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 no. Ej, bo nim Benedetta zabiją. Nie kurwa. Odmawiam. Nie pozwalam. Nie zabijacie Imperii. Mam nadzieję, że to sobie ustaliliśmy. Jasno. I wyraźnie. Chwilę. Chciałem bardzo mam tyle zasięgu. Powiem tylko tyle. Lo. Nie spodziewałem się, że Setef może przelecieć przez to wszystko tak naprawdę. On niestety będzie uciekał. I naiwnie myśli, że ja mu na to pozwolę. Okej, chyba się nie zrozumieliśmy, kolego. Ajajajajajajajaj. Przykro mi. SBH. O, przyszli w swojej bandycie i myśleli, że ograbił klasztor. W czasach wojny wiele ludzi tak postępuje, więc to akurat nie jest jakieś specjalnie dziwne. どうにかガルグマクに潜む不定の輩は排除できたか。しかし、君たち生徒がこうして大修道院に集まってくるとはな。実は先生と約束したんですよ。Wszyscy pamiętają o tej wspaniałej obietnicy. Jej! 千年祭の日、修道院集合。学級の皆誓いましたです。Jak to dobrze się składa, że akurat Zedelgard się minęli, co nie? 言い出したエーデルガルトはいないみたいですけどね。あ、プロポ。みんな、こんな状況なのに、本当によく集まったなと思いますよ。何言ってやがれ。お前がいるのが一番意外だっての。そうだったのか。君を慕う者たちのおかげで。ね、先ほど不確認を見えたので、こいつはたくさん捨てた日、不思議なの。バルジーナーサジェは、普通してゼバリーを、経営者の差別を、オビタリー。
その気になったか。私がガルグマクに戻ったこの日に、君もまた目覚め。Przypadek? Nie sądzę. W sumie to nie mogę zaprzeczyć. Bogini mogą mieć w tym jakiś wpływ. Na to jakiś wpływ. W tym jakiś udział. Aha. Czy powinienem się bać? Z chęcią. ガルグマクの戦いの後、王国では政変が起こった。ディミトリア、摂政リファスをはじめ、ブレーダット家は王殺の浮き目に遭い、王とは帝国からファーガス公に除されたコルネリアの支配するところとなった。今はフラルダリウス領のロドリグが中心になって必死の抵抗を続けていると聞く。同盟はクロード率いる反帝国派とローレンスてふうよ。帝国派に分かれ、一進一退の攻防を続けているが、戦況はあまり芳しくない。つまり王国も同盟もかなりのところまで帝国に侵食され、苦境に陥っているのだ。今こそここ修道院に君の元に将兵を集め。No i sobie bez naszego wpływu wszystko się sypie i imperium wygrywa samo na trzy różne frakcje。さあここだ。フレン、先生がいたぞ。お兄様何を？あら、先生、先生ですのね。Jednak to się nie postarzała. Wciąż wygląda jak dziecko. 心配しましたのよ。何をって、その性病に大事なものを忘れてしまって。No po prostu, ja właśnie wiem, potrzeba kogoś, kto nimi pokieruje, bo inaczej nic nie zrobią. Właśnie chciałem pytać, gdzie jest reszta moich ludzi z kościoła? I myk, zapis. Dźwięk też nastrzelać trochę. Właśnie pamiętam, że ludzie zawsze mówili, że tego nie słychać jako tako. Więc dlatego od jakiegoś czasu już stwierdziłem, że nie będę tego przedstawiał. Ale jeżeli to rzeczywiście słychać, że trzeszczy, to... Dogadaj się z ludźmi, no. A to naprawdę nie jest dla mnie problem, żeby zestartować sterownik dźwiękowy w karcie przechwytującej. Więc jeżeli rzeczywiście są z tym jakieś problemy, to dajcie mi znać. Nie chcę, żeby było, że... No, nie będę mówić, bo... Nie chcę, żeby się tam kłopotał. Nie powiem, można to nazwać trochę fartem, spadać z takiej wysokości. Złota zasada. Każda osoba powyżej 25 lat się nie starzeje. Plus flame. Nie widać po nich, że minęło 5 lat. Współpracą zrobimy wszystko, przysięgam. Mocą przyjaźni załatwimy całą tę wojnę! W tym iga!
この用地を警戒しないなんてことはないだろう。いや、用地といえど大修道院は帝国軍の戦線からは距離がある。輸送の手間を考えれば不便も多く、さほど重要視はされてはいない。だが、あの抜け目のない皇帝のことだ。監視くらいは置いているかもしれん。先生はどう思われます？Ja się o nic nie martwię. Nie ma o co się martwić. A tak, racja. Jak coś powiem, to to prawda. S. Chciałbym mieć taką moc przekonywania w codziennym życiu. Jak śmiesz podejrzewać na nową bułeczkę, Sylwio? Dlaczego? 働き手は必要でしょ。ほう、了解した。私の方で取り計らっておこう。僕は金目のものを家からくすねてきました。父は皇帝に従ってますからね。やなきんスプレーしてきそうですね。涙ほどだけど、足しになれば使って。Ej, cały 5000, co ja bym bez tego zrobił?一つで流浪してたからな。まあ、あの親父のいる家には帰れないぜ。わかった。私に任せてくれ。このフォドラのためならば、どんなロークも厭うことはない。Jest sporo osób, które po tej skipie mają dziwną fryzurę. Ej, supporty! Teraz wszyscy się odpalą, bo...Te supporty, jak nie mogliśmy robić, że te skipy teraz będą mogły się odpalać. Lately. Widzimy się pierwszy raz od 5 lat po... Nawet nie miałem czasu, czegokolwiek z tym zrobić. Śmiało! ミッテルフランク歌劇団の歌姫として華々しい世界に足を踏み入れました。そこでは多くの出会いがありましたが、私のことを見てくれた人はいませんでした。私は名もなき神秘の歌姫であり、若くて華やかなだけの女でしかなかったんです。私の見た目や歌声ばかりをやたらと褒め、入りもしない贈り物を山のように。いつか私は老いて、見た目もだんだんと陰って、声も変わり、歌も歌えなくなってく。そうした時、私には何が起こるのか。きっと帝都の裏通りに戻って、天涯孤独の身で人生の幕を下ろすことになる。I dokładnie dlatego szukała sobie jakiegoś pana, który ją przygarnie. デートの裏通りに佇む身寄りのない娘を拾ってくれる、そんな物好きな人を求めてね。どうした？ペーブの。
Mega support. Dobra, możemy zrobić nowe certyfikaty na 30 poziom. Przy czym jedynym certyfikatem, który może sensownie robić protagonistka z masterów jest Mortal Savant. Nie chcę wam spoilować ani psuć zabawy, ale nie chcecie tego robić. Nawet jeżeli wygląda fajnie jak 100% samurajskiego edżu. Ale nie, nie chcecie tego robić. Ja nie Mortal Savant jest gorszy niż Swordmaster, więc... Z innych rzeczy, które mógłbym jakoś w miarę sensownie, gdybym się bardzo, ale to bardzo postarał i spamował levelowanie rzeczy, to to. Ale chyba sami widzicie, jak blisko jestem zrobienia czegokolwiek w tej materii. Więc już prędzej byłbym w stanie pomyśleć, czy nie dałbym rady asasyna, ale mam za niski rynki umiejętności w łukach. Więc to też nie wchodzi w rachubę. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o klasy protagonistki, to już zostanę z Swordmasterem po prostu. Mógłbym od biedy spróbować wylevelować sobie tego fightera. Żeby... Z tego co pamiętam, fighter ma umiejętkę, która daje plus 6 do ataku, jak atakujemy. Więc to by się mogło przydać. Kto jeszcze może mieć nową klasę Petra? Znaczy, może. Petra może mieć nową klasę. Petra ma dokładnie w tej chwili ten sam problem, który ma protagonistka. Jako osoba, która korzysta z łuków. Znaczy, z mieczy. Już tak naprawdę do wyboru jest Mortal Savant. I Mortal Savant. To jest coś, na co ludzie generalnie narzekają w trzech domach, że nie ma żadnej masterklasy, która sensownie korzysta z mieczy, tak naprawdę. Klasy korzystające z mieczy kończą się na zaawansowanych. A dalej... Od biedy jest Sixter, który wymaga Faith. Haha. Jest Falcon Knight, który bardziej jest pod lance i flying. Nie musiałem wychodzić. Jest Wyvern Lord, który w ogóle nie ma mieczy, więc to nie wchodzi w rachubę. Biorąc pod uwagę, że korzystamy też z łuków, to od biedy Bow Knight, ale do tego musielibyśmy mieć Riding albo wyżej. A tak to żadna z innych klas nie korzysta z mieczy tak naprawdę, więc... Obie moje jednostki, które mają 30 poziom, efektywnie nie mogą z tego skorzystać. Z czego za to mogę skorzystać, to... Spróbować przekwalifikować na Grimory, ale to dopiero jak pobiję sobie fej wystarczająco mocno. Bo tak to inne jednostki nie mają jeszcze... Nie są nawet blisko 30. A nie, nie, ważne. Apparently, ta nasza czwórka Abyssała też wróciła. Co jest to ciekawe, czy... My mamy teraz ich dostępnych? Wychodzi na to, że tak! Spicy. Jakby ktoś chciał się pozetą poprzyglądać się pod zmianem. Kiri wreszcie wygląda bardziej męsko. Baltus stał się jeszcze bardziej konanym barbarzyńcą. Constance wygląda inaczej. Happy. Either way. Na dzisiaj bym skończył. Jako tako. Progresu trochę zostało zrobione, nie powiem. Tylko jeszcze w sumie zerknę... A, Sylwka. W sumie mogę jeszcze Sylwkę pokazać, bo nie... Z jakiegoś powodu nie pokazałem. Czy mam Sylwana? Tak, mam. Chciałem Sylwana, ma Sylwana. Dim umiera. Oho. Szykuje nam się walka.
Jedna reakcja. Druga. Ej. W każdym razie na dziś to było na tyle. Będę musiał ogarnąć, jak to będzie wyglądać z moimi streamami w przyszłym tygodniu, bo z tych czy innych powodów będę zmuszony do pracy nie zdalnie, tylko w biurze, więc mogę się na 17 nie wyrabiać. Zobaczę w poniedziałek, jak to będzie. Więc podejrzewam, że w poniedziałek, jak tego streama nie zrobię, najwyżej byłby wtedy we wtorek. No i też jeszcze nie będę wiedział wtedy, czy 17, czy jakoś później. A na dziś to było na tyle. Dzięki za przyjście i w następnym tygodniu zatrzymajcie się, po. Cześć.